Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. To znowu my. Jest godzina 20 punktualnie i rozpoczynamy Hate Park. Rozpoczynamy Hate Park z facetem, którego bardzo lubię i szanuję. To są moje książki i musisz mi je podpisać. Zrobimy to dzisiaj. Nie wszystkie, jasne. Muszę ci powiedzieć, Kuba Żulczyk razem ze mną, czyli autor, scenarzysta, amerykanista, w której ty roli czujesz się tak najmocniejszy i w której odniosłeś sukces? No, byciu amerykanistą to niewielki odniosłem sukces, bo byciu amerykanistą to odniosłem tylko, bracie, taki sukces, że przed sądem mnie postawiono. Ale, o tym też pogadamy. O tym też pogadamy, ale wiesz co, ja definiuję siebie jako... A jak definiujesz sukces kogoś takiego jak ty? Ja definiuję sukces, jak definiuję, bo chciałem najpierw o tym, jak definiuję siebie, wiesz? Proszę. Ja definiuję siebie jako po prostu człowieka, który opowiada historię i to jest moja główna robota, to jest moje główne zajęcie. Ja wymyślam historyjki, opowiadam je i za pomocą opowiadania tych historyjek próbuję jakoś przekazać to, co ja myślę o świecie i o co mi chodzi, co ja czuję w danym momencie i tak dalej. I to, powiem ci, trochę gdzieś tam moją pracę uszlachetnia. Tak mi się przynajmniej wydaje, kiedy myślę o niej w ten sposób, bo tak naprawdę książka czy scenariusz filmowy to jest, słuchaj, tak naprawdę tylko taka technologia przekazania historii. A opowiadanie sobie historii to jest jakby takie bardzo pierwotne zajęcie, które istniało hen, dawno temu na początku. Już nie chcę za bardzo zacząć od jakiegoś głębszego filozofowania, ale trochę wszystko, co nas otacza, jest historią i wszystko się zrodziło z opowiadania sobie historii. Także tak naprawdę ta moja robota może nie jest taką potrzebną społecznie jak praca, nie wiem, piekarza, trumniarza czy fryzjera, ale też jest jakaś taka, powiedzmy, obecna od zawsze. I nawet zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że jest to taki ten prawdziwy najstarszy zawód świata. Opowiadanie historii. Tak, tak. Także ja się tym zajmuję i wiesz, z lepszym lub z mniejszym skutkiem mam w życiu takiego farta i taki takie może umiejętności, że na przykład umiem się z tego utrzymać. No. O tym też na pewno pogadamy. Robert Harris, taki autor, no powiedziałbym też literatury popularnej. Milczenie owiec. Tak. Przeczytałem kiedyś takie słowa, że jego powiedział, że jak napisze 800 słów dziennie, to czuje zadowolenie z tego i to oznacza, że wieczorem, no wiem, że tutaj dotkniemy trochę delikatnego tematu, wiem, że tego nie robisz, ale on wtedy sobie pozwala na czerwone, otworzyć butelkę dobrego czerwonego wina, bo wie, że zrobił swoją robotę. Traktuje to trochę jako rzemiosło. Ale ja też to dokładnie, no nie piję czerwonego wina, co też innych alkoholi, co obwieściłem publicznie i nawet nagrałem o tym podcast, bo przyznałem się do jakichś swoich problemów, ale to nie znaczy, że się, wiesz, nie nagradzam w jakiś tam sposób. No to też mam jakieś swoje tam metody na to, aby sobie przypiąć medal, że okej, fajny dzień, zrobiłeś dobrą robotę, Kuba. A co to znaczy fajny dzień dla takiego autora jak ty? Wiesz co, no, że udaje się zrealizować jakieś minimum narzucone sobie samemu, plus trochę więcej, że ta praca, jakby, którą danego dnia się wykonało, chociaż przez chwilę ci się podoba, i że coś po prostu poszło do przodu. Bo wiesz, jest w mojej pracy, przynajmniej w tej, którą ja wykonuję, problem jest z satysfakcją na takim poziomie doraźnym. Bo na takim poziomie ogólnym to ja mam ogromną satysfakcję z życia i z pracy, bo po prostu utrzymuję się z tego i robię to, co tak naprawdę umiem i do czego gdzieś tam się, nie wiem, urodziłem, jeśli wierzymy w coś takiego jak przeznaczenie i tak dalej. Natomiast wiesz, natomiast na poziomie doraźnym to jest trudne, no bo ja jak piszę powieść albo piszę scenariusz jakiś do serialu, bo ja pracuję jednak głównie dla telewizji, to jest rok pracy i często takiej żmudnej, mozolnej, jak nie lepiej, pracy polegającej często na przepisywaniu, na poprawianiu, na takim, wiesz, pochylaniu się wielokrotnie nad tym samym, takiej pracy nużącej, więc trudno, wiesz, nie ma czegoś takiego, że okej, zrobiłem coś danego dnia i mam takie, wiesz, po prostu zadowolenie, że skończyłem, nie? Że jakby, że jest super. Zanim, jak ja dojadę do tej właściwej mety, to ja z reguły jestem tak zmęczony już tą rzeczą, że ja nawet tego po prostu, wiesz, nie czuję. A tak. Czytasz swoje książki po czasie?
Słuchaj, no na pewno nie jestem gościem, który kładzie się, rozumiesz, do wanny po prostu i sobie bierze tutaj tak, o, i tak mówi. No, zwłaszcza Wzgórze Psów, bo Wzgórze Psów, super, ile ma Wzgórze, nie? Psów, to jest ile tam, około 1000 stron? No gruba stron? Książka, gruba. Ale słuchajcie, polecam wam, jeżeli ktoś nie czytał 850 Wzgórze Psów, 850, to naprawdę wchodzi. To nie jest na jeden wieczór, no bo ciężko 850 stron. Tak, ale, ale ja jestem w takiej sytuacji w ogóle, że mi się też zdarza adaptować swoje książki na inne medium. Na przykład za moją książkę Ślepne z od świateł zaadaptowałem razem z Krzyśkiem, z koniecznym reżyserem, zaadaptowaliśmy na serial, który pewnie część z was oglądając, no, ten program widziała. Także i to była taka praca, w której ja musiałem przeczytać jeszcze raz swoją książkę tak to dosyć uważnie, co było dla mnie trochę męczące i trudne, bo jak ja zaczynam to czytać, to ja widzę od razu wszędzie, co bym poprawił. I potem tyle dobrze, że mogę napisać właśnie ten scenariusz na podstawie, to mogę to jednak w jakimś stopniu poprawić, bo jednak jestem z siebie wiecznie niezadowolony. Także tak, w takich sytuacjach czytam swoje książki. To dobrze, że akurat do tego nawiązaliśmy, bo to ta informacja pojawiła się dzisiaj, prawda? No, na twoich tak, mediach społecznościowych, na Instagramie. Napisałeś, że Netflix w 2023 roku... Tak, będzie serial Informacja Zwrotna. Na temat, na podstawie tej książki. Tak, mojej, że tak powiem, ostatniej. Ostatniej. I to się świetnie składa, dlatego że dzisiaj takich parę książek mamy dla was do rozdania. Mamy, Informację zwrotną, i to się też świetnie składa, że ja tej książki do końca nie przeczytałem. Naprawdę? Tak, i w związku z tym nie doczytam jej do końca i poczytam, bo chciałbym zobaczyć serial i nie mieć tych spoilerów. Chciałbym go obejrzeć w tym 2023 ale roku. Ale wiesz co? No a, dobra. Tak, okej, okay, będziesz tak mocno zmieniał? Chcesz powiedzieć? Ja nie zmieniałem, bo to jest akurat, ja do tego projektu nie napisałem scenariusza. Nie napisałem scenariusza do tego serialu. Scenariusz do tego serialu napisał Kasper Wysocki, bardzo taki zdolny scenarzysta, który napisał taki serial Klangor. Klangor, świetny serial. Jakiś czas temu. I on napisał ten scenariusz. Ja ten scenariusz tylko czytałem i tam jakieś tam drobne jakieś sugestie i tak dalej, ale naprawdę zrobił świetną robotę. I ja tego scenariusza nie pisałem z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że ja mam swoje projekty scenariuszowe, w których jestem dosyć głęboko i które są bardzo pochłaniające. A po drugie, to byłoby dla mnie no trochę takie może nie do końca bezpieczne, zdrowe, fajne. Ja nie chciałbym w tej historii siedzieć jeszcze rok. Także bardzo dobrze, że zrobił to. Wiemy, że ktoś inny zrobił to bardzo dobrze. To już na tym etapie. Napisałeś tak. Wiemy, że wyreżyseruje ten serial Leszek Dawid, tak, czyli tak, autor Jesteś Bogiem, między innymi, tak, filmu, że zagra w roli głównej, a jakże Arkadiusz Jakubik, który wydaje mi się, że gra we wszystkich serialach świata. Jest znakomity, ale tak, czasem go trochę za dużo. Takie mam też. To jest moje osobiste zdanie. No ja tutaj powstrzymam się od opinii przytaknięcia ci tudzież zaprzeczenia, jakby wierzę w to, że super się Arek sprawdzi i gdzieś tam jednak trudno, no on jednak pasuje do tej postaci. W porządku, tak, do tego momentu, do którego przeczytałem, rozumiem, a wydaje mi się, mówisz. Ja nie wiem, do którego momentu przeczytałeś, ale wydaje mi się, że im dalej w las, tym bardziej pasuje. Okej. Okay. 2023 rok, tak, to jest ten projekt tak, Netflixowy, pomówimy jeszcze o twoim projekcie dla HBO, których wydaje mi się, że wyjdzie wcześniej. Tak, masz rację. Będzie wcześniej. Nie mogę powiedzieć kiedy. Okay. Nie mogę, bo do końca nie wiem, a nawet jakbym wiedział, kontrakt to bym nie mógł. Kontrakt się wiąże tym. Tak, ale wcześniej będzie z kolei serial, który nie jest na podstawie mojej książki, ale do którego napisałem z kolei scenariusz. Po raz pierwszy sam, bo moje poprzednie projekty były ze współscenarzystami. Belfra pisaliśmy z Moniką Powalisz, potem jeszcze z Bartkiem Ignaciukiem, Ślepnąc z Krzyśkiem z Koniecznym, a Warszawiankę napisałem zupełnie sam. I ten serial będzie wcześniej. Wyreżyserował go Jacek Borcuch i w roli głównej wystąpi Borys Szyc. Tak. Chcę cię zapytać o to, wiesz co, przeczytałem sobie trochę wypowiedzi, które się pojawiły pod twoim wpisem właśnie tym dzisiejszym, kilka godzin temu, że Netflix, że informacja zwrotna i tak dalej. I parę osób ma wątpliwości, bo pisze tak, wiem, że ci będzie trochę niezręcznie, ale od czego jest ten program, musisz sobie radzić. No jasne. Fatalnie, że Netflix. Netflix ma wielki talent w cudzysłowie do tego, żeby pieprzyć dobre książki i wiele scenariuszy poległo i wiele adaptacji książkowych na Netflixie są porażkami. Bardzo wielu różnych autorów tam się, wiesz, jest bardzo dużo, bardzo wiele adaptacji książek różnych autorów na Netflixie.
bo na Netflixie jest w ogóle bardzo dużo kontentu i Netflix ma taką politykę trochę inną właśnie niż HBO, z którym jakby ja pracuję jednak więcej i robię też w HBO, jestem też bardziej takim, pracuję dla nich więcej jako scenarzysta. Netflix ma inną politykę, po prostu czyli więcej produkuje. Chcesz powiedzieć, że w masie jest więcej, nie, to znaczy, jak, może. Wiesz co, no wydaje mi się, że to dla mnie Netflix to jest jakby, tam jest tyle kontentu, że to nie jest dla mnie równoznaczne z tym jakby z hałą i z masówką, bo też jakby musisz wiedzieć, jak Netflix działa. Netflix nie produkuje sam swojego kontentu, przynajmniej w Polsce, nie ma swoich pionów produkcyjnych, tylko po prostu zleca, outsourcuje. To tak naprawdę robią te roboty producenci filmowi. Informację zwrotną będzie robił Opus Film, czyli producent, czyli tak dzięciołowie, ojciec i syn, to jest producent, który odpowiada między innymi za filmy Pawlikowskiego, za nagrodzoną Oscarem Idę i za Zimną wojnę, która dostała nagrodę w Cannes, więc wydaje mi się, że to są już wystarczające referencje, którymi mogę jakby uspokoić potencjalnych widzów tego serialu, tak? Więc, a poza tym to jakby, no ja bym się martwił, gdyby to było, wiesz, TVP, nie? To bym się wtedy przejmował, a nie Netflixem. No, bo tam jest dopiero problem z jakością kontentu, okay. Powiem ci, od jakiegoś czasu. Trzy tytuły mamy dla was do rozdania dzisiaj. Trzy książki Kuby i to są twoje trzy ostatnie książki, prawda? Bo to jest Wzgórze tak. Psów, to jest Czarne Słońce tak. i to jest Informacja Zwrotna, tak. rzeczona. I umówmy się, że dzisiaj najfajniejsze wasze telefony będą nagradzane przez Kubę. Będziemy tutaj, będę ci mrugał okiem, wtedy będziesz mógł wybrać, czy jakąś książkę dajemy. No nie wiem, czy ja zauważę, że mrugasz do mnie okiem. To ja ci będę mrugał. Dobra, jakoś damy radę. Posłuchaj, tu się wszystko tworzy. Improwizacja jest najlepsza. W każdym razie będziecie mogli sobie wybrać, bo jest kilka tytułów, kilka pozycji każdego tytułu, także kto pierwszy, ten lepszy, będziecie mogli sobie wybrać te książki, które macie do wybrania. Chciałbym ciebie jeszcze zapytać o taką rzecz, bo zanim odbierzemy pierwszy telefon, ale już uruchamiamy linię z telefonem. Czy ty uważasz, że działasz w sztuce użytkowej, czy w sztuce wyższej? Kiedyś napisałeś, kiedyś powiedziałeś, że twoje książki są czytelne. Tak, tak wydaje mi się, że są. Przynajmniej próbują być. Wiesz co, mi się wydaje, że ja trochę działam w takim jednak rozkroku pomiędzy czymś, co jest czysto takie popowe, użytkowe, a czymś, co ma jednak jakieś swoje ambicje, pretensje i tak dalej. I ja tam znalazłem swoje miejsce, i wydaje mi się, że ja już jestem całkiem niezły w napisaniu książki Jakuba Żulczyka. Że to jest coś, co już całkiem nieźle opanowałem. I te książki Jakuba Żulczyka, one są właśnie w pół drogi. Na pewno jedną nogą mocno stoją w popie, w gatunku, bo jednak w moich książkach jest fabuła, co już niektórych ludzi w Polsce skłania, żeby je zaklasyfikować jako czysto popowe, no bo jak coś ma fabułę, zdaniem niektórych krytyków, na przykład literackich, to już znaczy, że jest popularne i masowe. Jak się czyta za łatwo, to już źle. Tak? No tak, tak, jak coś wciąga, wiesz, i tak dalej, to może niektórym to już zaczyna trochę przeszkadzać, albo przynajmniej kładą to na jakąś niższą półkę, ale ja mam też jakiś swój pomysł na pisanie, mam już jakiś też swój styl i tak dalej. Ja się nie boksuję o żadną wybitność, ani nie boksuję się o bycie zapamiętanym przez, wiesz, przez potomnych, ani nie wiem, o obecność w podręcznikach, w ogóle nie myślę w takich kategoriach. Po prostu robię swoje. Ej, ale nie połechtałoby cię? To nie byłoby takie mile łachtające, jak gdyby nagle twoja książka stała się lekturą szkolną? Ja rozumiem, że nie za ministra Czarnka, ale... Nie wiem. Nie wiem. No to pomyśl. Nie wiem. Jeden mój kolega, którego tu pozdrawiam, Rafał Kosik, jego książka była lekturą szkolną. On napisał taką książkę, autor takiej serii Felixnet i Nika. No i on opowiadał, że bardzo przyzwoite pieniądze jakby wtedy zarobił, bo jednak ludzie musieli tę książkę kupować. Wiesz, o co chodzi? No tak, no bo żeby dzieci przeczytały, bo to taka pozycja dla dzieci. No ale ja bym nie chciał... Ale to nie mów od merkantylnego punktu widzenia, tylko takiego z punktu widzenia łechczącego twoje ego, autora. No to nie, no ale to wiesz, to nie by to nie łechtało, że zmusza się kogoś do czytania moich książek, bo ja pamiętam, jak ja byłem w szkole podstawowej, w podstawowej to jeszcze jak cię mogę, ale pamiętam, jak byłem w szkole średniej i dla mnie w ogóle ja nie przeczytałem prawie żadnej lektury szkolnej, ponieważ bycie zmuszanym do czytania, już miałem jakieś też swoje książki, które czytałem, które mnie bardziej interesowały i pamiętam, nie wiem, czytałem tam
przeczytałem Mistrza i Małgorzatę, pamiętam, i przeczytałem Szulca i tam i Kawkę chyba i tyle, nie? Ale w większości tych rzeczy jednak no, nie przeczytałem Potopu, czy tam Nad Niemnem, czy tam Chłopów. Po prostu mi to wtedy jakby kompletnie nie interesowało. To mnie później zaczęło interesować, jak już zacząłem, wiesz, pisać książki, co pomyślałem, dobra, warto przeczytać tę Ziemię Obiecaną, jednak w końcu jestem polskim pisarzem, do diabła, nie? Nie róbmy siary. Ale wtedy mnie to kompletnie nie interesowało i wydaje mi się, że gdyby jakiegoś teraz, wiesz, dzieciaka zmusić do przeczytania jakiejś mojej książki, no to ja nie chcę być cierpieniem w niczyim życiu niepotrzebnym, wiesz o co chodzi. Więc dla mnie jakby automatycznie jakaś jakość tego to by była tylko merkantylna, no bo jakieś tam 100-200 tysięcy ludzi musiałoby iść i kupić te książki nagle, bo byłyby lekturami. No i wiesz, ten wewnętrzny chomik by siedział i się cieszył, czy tam zawijał w to sreberko, ale tyle. No też przepraszam, że wychodzę na taką małostkową osobę. Ja się nie biję o miejsce w Panteonie, ale też nie biję się oczywiście tylko o pieniądze, bo też są na rynku tacy, którzy się biją tylko o... grają głównie o to i idzie im z różnym skutkiem, lepszym, gorszym i tak dalej. Ja po prostu, wiesz, robię swoje. Problem jest taki, że czasami ja się łapię na tym, jak każdy pisarz, jestem strasznie próżny i małostkowy. I łapię się na tym, że czasami no, nie nominowali mnie do tej nagrody, albo ten krytyk w jakimś rankingu mnie pominął, albo ci o mnie coś tam nie pomyśleli, ja powinni o mnie pomyśleć, bo jestem przecież najważniejszy na świecie, tak? I najlepszy, jestem największym pisarzem w Polsce, więc o co chodzi? Ale to wynika z tego, że właśnie... jakby ci, którzy zajmują się, powiedzmy, popem w Polsce, na przykład przyznają nagrody w tych kategoriach i tak dalej, to tak trochę czasami ja jestem dla nich za bardzo literacki, a ci, którzy się zajmują z kolei literaturą, no to jestem dla nich taki jednak zbyt popowy. Nie zawsze tak jest. Na przykład teraz dostałem nominację do bardzo fajnej nagrody, też za informację, do nagrody wielkiego kalibru, najważniejszej nagrody za kryminał w Polsce. Ale no czasami to wynika właśnie z tego bycia takim autorem środka. Że jak jesteś takim autorem środka, no to trudno tak cię gdzieś tutaj, wiesz, wrzucić. No ja myślę, że jesteś jednak mocno w tej chwili już, mimo wszystko, czy lubisz, czy nie lubisz, zaszufladkowany. Mhm. Sądzę, że ślepnąc od świateł, a zwłaszcza serial, było czymś, i idę o zakład, że dzisiaj te telefony, które będziemy odbierali przez 2 godziny, idę o zakład, że większość będą w jakiś Będzie ślepnąc od świateł 2? Ja się nie będę zakładał, bo ja przegram ten zakład. Nie, ale idę o zakład, że większość pytań będzie się kręciło wokół ślepnąc od świateł. Na pewno. Bo kiedy poprosiłem o to też ludzi na Instagramie, mówiąc, że będziesz dzisiaj moim gościem, to zdecydowana większość pytań było o ślepnąc od świateł w taki czy inny sposób. Zanim odbierzemy ten telefon, jeszcze jedno pytanie ode mnie. Mhm. Czy ślepnąc od świateł nie było w takich kategoriach sportowych, skokiem o tyczce na 6 metrów, to dużo, od razu ci powiem. No. I czy nie masz w związku z tym takiego ciśnienia, że teraz tak, każda książka kolejna musi być, musi przeskoczyć ślepnąc od świateł i każda adaptacja filmowa twoich książek też będzie musiała mierzyć się ze ślepnąc od świateł? Nie, kompletnie bym nie myślę tak, kompletnie by mnie to sparaliżowało. Mhm. Jeśli chodzi o sprzedaż, no to powiem ci tak, no ślepnąc od świateł to był fenomen w momencie, kiedy serial się pojawił. Ja z reguły tak sprzedaż moich książek, bo to nie jest żadna tajemnica, powiedzmy, że jeśli ja wydaję książkę, od jakiegoś czasu tak jest, to powiedzmy, że ją kupuję, powiedzmy tak, do 100 tysięcy ludzi w skali roku. Mhm. To jest mniej więcej taka sprzedaż. To dobrze. Tam od razu nie ma na co narzekać. To są mega wyniki, tak? Powiedzmy, że tam się kilkadziesiąt tysięcy sprzedaje od razu, a drugie tyle tam, powiedzmy, kapie przez rok. Natomiast ślepnąc od świateł książki serialowej, w trakcie premiery serialu, kiedy ukazała się ta serialowa edycja z twarzą Nożyka, no to tego się sprzedało w miesiąc 300 tysięcy egzemplarzy. Szok. No to ja byłem sam w szoku. Mhm. I ja wiem, że jakby nie ma... I to było takie też, ale to było też takie złożenie wszystkiego, że serial, że ludzie czekali na taką historię, że był dobry trailer, że to było bardzo dobrze zajawiane, że tematyka tej książki, która wielu ludziom się wydała jednak taka, wiesz, ekscytująca i tak dalej, i tak dalej. To było takie złożenie po prostu czynników, że... Słuchaj, ja wierzę, albo nawet wiem, że mi się to kiedyś jeszcze w życiu przydarzy jeszcze raz z jakimś projektem, jakby czemu nie. Też
mam swoją wiedzę na temat tego, co się wydarzy w przyszłości mojej roku, następnych dwóch. Są też pewne rzeczy, o których nie mogę mówić, bo na przykład wiąże mnie jakiś tam kontrakt NDA i tak dalej, ale mam różne nadzieje związane z nimi i może naprawdę niektóre rzeczy mogą wyjść fajnie, ale też nie mam, wiesz, no gdybym liczył na coś takiego od razu teraz był... Ja zrobiłem coś innego, powiem ci. Ja zrobiłem taką sytuację, że kiedy napisałem, kiedy to Ślepnąc od świateł serialowe się ukazało i sprzedało się w tej zawrotnej ilości egzemplarzy i też ten serial, który zrobiliśmy, no bo ja czuję się współautorem tego serialu. Kiedy zrobiliśmy ten serial i on odniósł ten taki fenomenalny sukces i stał się trochę takim serialem kultowym w pewnym sensie, no bo jeśli ludzie do dzisiaj używają żartów, memów, tekstów z tego serialu, to znaczy, że on wszedł na tę półkę jakby polskich filmów kultowych, no nie oszukujmy się. Dario jest taką postacią. No tak, no przede wszystkim Dario. No to wiesz, czekaj, zgubiłem wątek. Mówiliśmy o Ślepnąc od świateł, o tym, że jest kultowe i tak dalej. Przepraszam, ja mam jetlag w ogóle jeszcze trzeci dzień. A, bo ty prosto straight from United States of America. Tak. Także przepraszam za takie w ogóle przerwy, bo mnie mgła dopada. No, że nie mógłbym na to liczyć po prostu, wiesz... wiem, co chciałem powiedzieć, że ja zrobiłem coś odwrotnego. Że kiedy przyszedł ten moment, to ja sobie pomyślałem, kurczę, a może teraz mogę wykorzystać to w taki sposób, ograć to w taki sposób, że zrobić coś, na co miałem zawsze w ogóle ochotę i napisać książkę, która będzie kompletnie, można tu przeklinać? Wszystko można. Popierdolona, bo też nie da się inaczej tego nazwać. I jakaś kompletnie odjechana i zrobić coś takiego w ogóle bez trzymanki. I napisałem i wydałem taką książkę jak Czarne Słońce. Która była inna. Która, wiesz, no wielu ludzi do dzisiaj jest jakby jej, że tak powiem, sympatykami albo nawet wielbicielami, ale wielu ludzi odebrało też tę książkę, która jest taką bardzo ostrą, wulgarną satyrą, ale też taką połączoną z taką w ogóle psychodeliczną fantastyką. I że wielu ludzi odebrało tę książkę jako taką po prostu głupią prowokację. Ja to robiłem wiedząc, że tak może być. Ale chciałem taką książkę napisać. Zawsze chciałem taką książkę napisać. I sobie pomyślałem, no kurczę, jeśli teraz mam tak duży sukces, no to kiedy będzie lepszy moment? Wiesz. 486, 65, 56. Dobrze mi się z tobą gada, ale obawiam się, że jak tak pogadamy, to nie odbierzemy telefonów. Dlatego teraz odbieramy telefon. Przepraszamy, jesteś z nami na antenie. Kto się do nas dodzwonił? Halo? Witam. Cześć, Błażej z tej strony. Cześć, Błażej. Cześć Smoku, cześć Jakubie, przechodzimy na ty, no przechodzimy. Pytanko mam do pana Jakuba. No to jak do pana czy do Jakuba? Dawaj. No tak. Czytam dużo literatury fantasy. Tutaj poruszany jest temat wielu pana książek. Chciałbym zwrócić uwagę na jedno opowiadanie z tomu Inne Światy, jak antologii do Jakuba Ryżalskiego. Tak, bardzo jest. Fajne opowiadanie. Jest tam mój tekst. Bardzo dobrze mi się czytało. Super sprawa. Myślę, że w przyszłości zacznę czytać pana książki, bo tak zostałem zainteresowany tym tematem. Pytanie właśnie z gatunku literatury, fantasy, science fiction. Pewno pan czyta. Jaka według pana jest największe dzieło w kategorii science fiction, fantasy? W kategorii literatury oczywiście. Dzięki. Słuchaj, ja zawsze mam takie trochę lekkie drżenie, jak mam odpowiedź na pytanie, co jest według mnie najlepsze, co jest według mnie największe, co jest według mnie jakby, bo trudno wybrać jedną rzecz. Wiadomo. Moją taką książką życia, jeśli chodzi o szeroko pojętą fantastykę, to jest chyba jednak Solaris Stanisława Lema. To jest książka, którą czytałem parę razy, która zrobiła na mnie największe wrażenie i która dotyka moim zdaniem jakiejś prawdy o ludziach, o języku, o naszym poznaniu, o granicach naszego poznania, o tym, czym tak naprawdę jest na przykład religia, czym tak naprawdę jest człowieczeństwo. W jakiś bardzo nieuchwytny, taki symboliczny i poetycki sposób ta książka to łapie. No i ona jest w ogóle takim nawet nie tyle arcydziełem science fiction, co arcydziełem literatury w ogóle. Także to jest książka taka, moim zdaniem, wszechczasów, jeśli chodzi o tę, że tak powiem, dziedzinę. Natomiast z książek, które czytałem ostatnio, to bodajże 2,5 roku temu ogromne wrażenie na mnie zrobiła, jest taki Chińczyk, Sixin Liu, i on napisał taką trylogię, Problem Trzech Światów, i potem były dwie następne części. To jest takie hard SF, ale ja to czytałem na wakacjach i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie.
jakby skala super pomysłów, wyobraźni, w ogóle wyobrażenia sobie tego, czym może być obca cywilizacja, jak może wyglądać wojna z obcą cywilizacją, skala, bo facet pisze książkę, której chyba tam powiedzmy od początku wydarzeń do końca wydarzeń mija tam, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy, czy nawet milion lat, już nie pamiętam, bo on w takich makroskalach zaczyna operować. Niesamowita przygoda intelektualna i też jakaś niesamowita historia z tym facetem, to jest jakiś gość, który po prostu w Chinach siedzi i pracuje w jakiejś elektrowni chyba, czy coś takiego, jest kimś po prostu inżynierem i napisał sobie te książki tak na zajawkę. Także to też jest coś, co na pewno no, mogę polecić, jak ktoś lubi już taką fantastykę, gdzie jest dużo rzeczy takich też naukowych, których ja na przykład często nie rozumiem, ale tak jak gadaliśmy przed wejściem na antenę, że na przykład w ogóle lubię czytać rzeczy, których nie rozumiem, albo słuchać ludzi, których nie rozumiem. O, jasne. Jako super, konsument dziękuję kanału sportowego na przykład powiedział Kuba, że oglądał wczorajszy Hate Park z Zaorskim Stanem tak, i że ci to spodobało. Nie na raz to przyjąłeś, bo nie bardzo wiedziałeś, o co chodzi? Znaczy coś tam rozumiałem, bo ja sam mam jakieś w ogóle jakby tam kryptowaluty kiedyś tam kupione, ale trochę się przeraziłem, że po prostu kupiłem te kryptowaluty, a kompletnie tak naprawdę nie wiem, o co w tym chodzi. Mi się tylko wydawało, że ja wiem, o co w tym chodzi. Natomiast tak powiedzmy z tych 30% jakby, które rozumiałem, które ten człowiek mówi, to wydawało mi się to bardzo, bardzo ciekawe. Stary, słuchaj, to dla ciebie ja ci wybiorę książkę. Czarne Słońce dla ciebie. Bo no bo jest to science fiction. To jest, no właśnie, otóż to. Tylko kompletnie pojechane. Z autografem. Weź tutaj, Kuba podpisze zaraz ci tę książeczkę. Dla i ona... Błażeja, tak. Jak dla Błażeja, tak jest. Błażej. Dobra, Błażej, zostań na linii, chłopaki wezmą od ciebie namiary. Kuba podpisuje. A my czekamy ja od razu na będę podpisywał, tak, wiesz, na antenie, jasne, żeby nie było, no, że tego nie robić. Słuchaj, książki super sprawa, super pamiątka dla mnie, że będę dzięki miał wielkie. Pierwszy raz zadzwoniłem w ogóle i się dodzwoniłem. No tak, widzisz, no. I o to walczymy, o taką Polskę, o drugą Japonię. Słuchaj, a ty dużo w ogóle konsumujesz, dużo czytasz, dużo oglądasz i od razu cię zapytam, czy raczej jak już do czegoś się weźmiesz, to kończysz? To jest dla Bożeja, wyjść tak, dobra jest, obudzić. Wszystko będziemy tutaj zbierali. Dobra. To kończysz, czy masz tak, bo ja tak na przykład mam, że uznaję, że w skali wszechświata stworzono tyle cudownych, wspaniałych książek i filmów, nie, że na te średnie szkoda czasu. 20 żyć ci nie starczy, żeby tak to przeczytać. No właśnie. Stąd moje pytanie. Słuchaj, powiem ci tak, ja czytam w ogóle za mało, ja bym chciał więcej czytać. Są na przykład ludzie, którzy jest taki, powiedzmy, taki challenge już od bardzo dawna, jakby w mediach społecznościowych, żeby czytać minimum 52 książki rocznie, czyli jedną na tydzień. Mi się to nie udało od 10 lat, żeby czytać tyle książek, dlatego muszę te lektury jakoś sobie selekcjonować. I ja wiem, o czym ty mówisz, bo ty mówisz o takim policjancie, nie? Że trzeba doczytać do końca, obejrzeć do końca i tak dalej. Jakiś rok temu, 2 lata temu w końcu udało mi się tego oduczyć. Żeby nie doczytywać na siłę wszystkiego do końca, nie oglądać tych seriali do końca, tych filmów i tak dalej, tylko po prostu kiedy coś mnie nudzi, nie interesuje, to po prostu to wyłączyć, tak jak normalni ludzie to robią. A ja jakiś taki mam, nie wiem, po prostu przymus wewnętrzny. Także trochę się już tego oduczyłem. Kiedy miałeś ostatni raz, czytając cokolwiek, że być może właśnie o tych książkach o tego chińskiego autora, a może nie, niczego nie chcę sugerować, że zalęgła się w tobie taka myśl, pewnie niekoniecznie jakieś fajne uczucie, ale bardzo ludzkie, takiej czystej zazdrości na zasadzie, kurwa, ale to jest fajne, tak to bym chciał to napisać, to bym się dał za to pokroić, albo bym zjadł wykładzinę podłogową, żeby napisać, żeby taką historię wymyślić, jaka została wymyślona. Ja muszę pomyśleć, bo wiesz co, bo to jest tak, że kiedy ja rzadko czuję zazdrość czytając książki, bo to jest tak, kiedy na przykład ja bardzo dużo czytam książek takich, powiedzmy, non-fiction, czyli reportaży albo książek takich eseistycznych, albo książek jakichś, powiedzmy, tam popularno-naukowych, bo mam z tego jakby najwięcej fanów, bo ja przy takich książkach łatwiej jakby odpoczywam, łatwiej się odprężam, bo jak czytam prozę, to zawsze mam w ogóle rozkminkę, jak to jest uszyte, jak wiesz, no widzę szwy,
widzę po prostu zamysł jakiś autorski i potrafię to rozpoznać. Dla mnie czytanie prozy to jest zawsze trochę praca. Tak samo mam z oglądaniem seriali na przykład. Dla mnie oglądanie seriali to jest zawsze praca i ja nigdy nie potrafię sobie po prostu tak zbingować serialu dla relaksu, bo dla mnie to jest robota zawsze. Ja widzę, jak coś tam, wiesz, zawsze staram się wychwycić już automatycznie, jak coś działa i tak dalej. Natomiast kiedy czytam jakiś tam... Czyli wiesz, słaby scenariusz cię wkurza, bo dostrzegasz te właśnie te jakieś głupoty i nieprawdopodobieństwa. Ostatnio ja miałem w ogóle jakby nawet taką taką dyskusję powiedzmy na Facebooku z jakąś tam osobą w komentarzach u kogoś, co to tak naprawdę znaczy zły scenariusz, bo to wcale nie jest takie oczywiste, nie? Trochę tak jest z pisaniem o filmach, trochę też jest tak, że jakby wszyscy oglądają filmy i seriale, więc wszystkim się wydaje, że się na nich znają. I jakby, a trochę tak nie jest, albo przynajmniej może się znają, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że pewne rzeczy są bardzo jakby w ogóle w kinie płynne, nie? I z tymi scenariuszami to też nie jest do końca tak oczywiste. Oczywiście dużo łatwiej jest zrobić zły film z dobrego scenariusza niż dobry film ze złego scenariusza. W sensie złego takiego, że tam po prostu historia nie domaga, że są tam bohaterowie, wiesz, po prostu źle wymyśleni, że w fabule są jakieś po prostu niedorzeczne dziury, że pewne rzeczy są po prostu pominięte, że coś jest zrobione na chybcika. No, na przykład tak było, że my w Belfer dwójka, no to był taki moment, w którym zaczęto, jakby dużo ludzi nam zarzucało, że ten scenariusz jest dużo słabszy niż w pierwszej serii. No bo był. Bo był, to prawda. To był zły serial w porównaniu z jedynką. Tak, 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 oczywiście, że był, chociaż to... Począwszy od pierwszego odcinka, który już się mocno kupy nie trzymał. To ty to napisałeś? Wiesz co, to ja tam... Nie pamiętam, czy ja pisałem ten akurat odcinek. Trzeba byłoby zobaczyć, co tam jest jakby w kredytach. Pamiętam, że ja to wymyślałem. I tutaj, wiesz, no co ja mogę powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, bo rzeczywiście ten Belfer dwójka nie był momentem niczyjego triumfu. Chwały. Znaczy nie był momentem niczyjej chwały, tak? Chociaż... Też nie był może aż jakąś taką totalną kichą, ale na pewno był dużo gorszy od tej pierwszej serii. Oczekiwania wobec po pojedynce, wobec dwójki były bardzo duże i nagle było... To było ofiarą oczekiwań, na pewno, tak? Było ofiarą oczekiwań, ale trochę my też byliśmy ofiarą oczekiwań, bo po prostu trochę było bardzo mało czasu na doprowadzenie w ogóle jakby historii do końca i tak naprawdę co ja powinienem wtedy zrobić, bo ja wtedy już zaczynałem pisać Ślepnąc od świateł serial. Ja trochę w to byłem bardziej wtedy już zaangażowany emocjonalnie. Złapałem za dużo srok za ogon. To Ślepnąc było wtedy dla mnie jakby ważniejsze, umówmy się, bo to jednak, wiesz, ze względów oczywistych, bo to moja książka, szansa na zrobienie czegoś takiego poważnego i co ja wtedy powinienem zrobić, to ja po prostu powinienem powiedzieć: słuchajcie, jakby odpuszczam, nie? Odpuszczam, nie robię tego, nie? Jakby to albo po prostu walczyć jakoś, wiesz, walczyć ze stacją o więcej czasu. Ale to, bo tam po prostu ten scenariusz nie działał momentami, bo był po prostu niedopracowany, jakby nieprzemyślany. Pewne rzeczy po prostu były niedoklejone i ja dokładnie wiem, które i z czego. To była też dla mnie ogromna lekcja w ogóle jako dla autora. Bo ja już wiem na przykład po Belfrze dwójce, jakby kiedy są takie aspekty w wymyślaniu historii, których jeśli nie dociśniesz, nie domyślisz ich do końca, jakby potraktujesz się po macoszemu, na przykład bohaterów, po prostu to, jakimi oni są ludźmi, co oni robią, jakie są relacje między nimi i tak dalej, no to leżysz. To są papierowi. Leżysz. Więcej się uczysz z porażek? Tak. Z sukcesów? Tak, na pewno. Na pewno. Chociaż trudno powiedzieć, bo ja nie robię sobie w głowie takich rankingów. Ja uważam, że wszystko cię może czegoś nauczyć, jeśli w ogóle jesteś jakiś taki uważny i nie bierzesz wszystkiego do siebie, nie traktujesz jakby porażki jako końca świata, a sukcesu nie traktujesz jako w ogóle jakby tego, że już zawsze tak będzie. Jasne. Więc to wtedy wszystko może cię czegoś nauczyć. Ale wiesz, owszem, i na przykład jakby mając za sobą jakby doświadczenia takie, że zrobiłem projekty, które kompletnie zmieniły polską telewizję, ale zrobiłem na przykład taki projekt, który się nie udał i wiedząc dlaczego już teraz, po tych paru latach, wiedząc dlaczego te rzeczy działały, a tamte nie działały, to oglądając coś mam więcej narzędzi, żeby stwierdzić, a co to tak naprawdę nie działa, a gdzie oni tak naprawdę się walnęli.
Bo wiesz, wczoraj na przykład oglądałem z moją partnerką, która jest krytyczką filmową i ma dużo, ogromną wiedzę na temat kina w ogóle. I oglądaliśmy wczoraj coś, ona powiedziała takie znakomite zdanie, że kino jest strasznie w ogóle niewdzięczne. I tak samo w ogóle serial, kino, opowiadanie obrazem jest bardzo niewdzięczne. Bo jak coś nie działa, to to widzisz. A jak coś działa, to jest niewidoczne. To jest fajne, to jest mądre. To jest, ale wiesz co? Oglądanie seriali z waszej pozycji, twojej partnerki, krytyczki filmowej i z twojej pozycji scenarzysty musi być bardzo męczące, bo wy oglądacie to bardzo warsztatowo, a nie możecie się już tak wyłączyć, tak, po prostu dlatego... typu popcorn, cola i wiesz. Ale też mamy takie rzeczy, są takie rzeczy, tak? Są takie jakieś takie pojedyncze... Że dajesz radę się odmurzyć, tak, i obejrzeć. Tak, tak. Ja na przykład, lepiej mi się ogląda stare rzeczy. W ogóle stare filmy i stare... Co masz na myśli, stare? Lata 70. czy stare? Nie, no może nie jest, ale rzeczy na przykład, no lata ostatnio bardzo dużo oglądałem kina z lat 70., 60., to prawda, bo miałem z tego ogromną frajdę i też się można bardzo wielu rzeczy nauczyć, oglądając jakby takie, wiesz, klasyczne kino. Mhm. Ale też, wiesz, no rzeczy takie nawet sprzed paru lat, że nie masz tego ciśnienia, że to jest nowe, to wyszło teraz i musisz się wewnętrznie do tego jakoś ustosunkować. Jasne. Bo to jest teraz na przykład, wiesz, ja jako na przykład scenarzysta, kiedy widzę, oglądam jakiś mocny, nośny, modny ostatnio serial, na przykład Euforia, no to ja muszę się jakoś wewnętrznie do tego ustosunkować, bo to jest jakaś współczesność tego, czym ja się zajmuję, tak? Mhm. Wiesz, no jak na przykład, nie wiem, no projektujesz samochody, wiesz, i widzisz jakieś nowe samochody, które są wypuszczane, no to musisz mieć do tego jakiś po prostu swój własny stosunek, nie? No bo to jest współczesność jakby twojej branży. A tak samo jakby Adriana, tak, która po prostu musi się do tego jakoś tu stosunkować, bo będzie musiała o tym napisać albo przynajmniej o tym wiedzieć i tak dalej. A kiedy coś już jest sprzed paru lat, to już nawet sprzed pięciu, no to już nie masz tego ciśnienia. To już masz takie, okej, to już mogę sobie bardziej obejrzeć na luzie. Ale też nie chcę, żeby to zabrzmiało jako jakieś tam, wiesz, problemy czy coś, bo naprawdę chciałbym, żeby wszyscy mieli takie problemy, jak te, o których ja teraz mówię. 486-65-56, kto jest z nami? Witam serdecznie, Darek z tej strony. Witaj Smoku, witam pana Jakuba. Cześć Radek, witam cię. Dzwonię w imieniu żony, bo moja żona straciła głos, przekazała mi pytanie, żebym ja przeczytał. A co, chora jest twoja żona? Tak. Tak. To zdrówka. Czy po prostu piszczała, jak zobaczyła żółczyka nie, na antenie? Nie, no to zdrówka życzmy. No. Tak, no dobrze, no. Przekażesz zdrówkę jak najbardziej. Więc czytam pytanie. Informacja zwrotna to poniekąd autobiograficzna, ale skąd czerpisz inspirację do innych książek? Jestem ogromną fanką świata, który tworzysz, bo nie jest słodki, uroczy, a bardziej przypomina mi pogodę wczesnej zimy, gdy jest wszystko szare i topi, ale niejednoznaczne. To super, dzięki za bardzo fajne pytanie. To jest tylko, że to pytanie jest super, tylko trudno na nie odpowiedzieć, wiesz, bo to jest tak naprawdę, ja zawsze mówię, że wiesz, że ja mam po prostu taki z tyłu głowy, nie wiem, magnetofon albo twardy dysk, on już bezwiednie rejestruje różne rzeczy i potem w pisaniu wyłazi na przykład, że ja coś zauważyłem, coś dostrzegłem, coś usłyszałem i tak dalej. Ale to jest niebezpieczne, bo możesz właśnie w tych filmach, w tej rzeczonej euforii nagle coś ci się zostanie w głowie, co potem będzie... No, a nie, to tu się pilnuje. Nie, to się pilnuje, żeby tam nikogo tam nie splagiatować, chociaż oczywiście też nie jestem wolny od tego grzechu i oczywiście, że ja się zawsze jakby kimś innym zainspirowałem, tak? I w ogóle inspiruję się rzeczami, bo wszyscy inspirujemy się sobą nawzajem, ale w jakiegoś grzechu, jakiejś takiej strasznej, bezpośredniej zżynki, to wydaje mi się, że chyba do tej pory nie popełniłem. Natomiast wiesz, no to jest, oczywiście zależy od poszczególnej książki, ale to też jest tak, że często to są rzeczy przeżyte, często to są rzeczy, tylko one są przeżyte, a potem one są dziesięciokrotnie bardziej zmienione w trakcie pisania. No bo z racji z tego, że ja jestem tam osobą, która ma wyobraźnię i umie z tej wyobraźni korzystać, czyli ma wyobraźnię, czyli umie po prostu sobie, umie na przykład wyobrazić sobie, jak jakaś osoba zachowa się w danej sytuacji, rozumiesz? No to wtedy na przykład mi niewiele wystarczy, żeby na tej bazie po prostu wymyślić jakąś historię. I powiedzmy, że na przykład dużo w moich książkach wynika z jakichś po prostu rzeczywistych przeżyć,
czyli z rzeczy, które ja na przykład widziałem, albo też z rzeczy, które ktoś mi opowiedział, bo ja po prostu też namiętnie podbieram po prostu to, co ludzie mi opowiadają. Wydaje mi się, że teraz już chyba wszyscy wiedzą, że tacy są pisarze i że rozmawiają z pisarzem i jakby rozumieją to, że ta odpowiedzialność jest, wiesz, jest ich, że ja po prostu kradnę ludziom historię, potem je oczywiście zmieniam, przetwarzam i tak dalej. Ale ja, te rzeczy, które są w moich książkach, to wiesz, to po prostu jakby rzeczywistości są dużo bardziej prozaiczne, nie? Jest taki świetny film na ten temat, możesz sobie wpisać w YouTube'a. Jest taki genialny sketch, stary sketch z Saturday Night Live, który się nazywa George Lucas w koledżu. I to jest taki film o tym, jak George Lucas idzie do koledżu, ląduje w tym internacie, w tym dormie, rozumiesz, po prostu tam na tym łóżku, takie, na takiej pryczy, i wchodzi taki w ogóle włochaty, gruby kumpel do pokoju i robi takie łoo, a potem wychodzi jakaś tam dziewczyna, której on jest zakochany i on ma na uszach słuchawki, kumasz, a on widzi cień, i ona ma dwa takie, już wiesz, o co chodzi, nie? I cały jakby ten sketch, cały ten sketch, ten filmik jest na tym oparty i ten... Jakby ten filmik, chociaż oczywiście żart i tak dalej, parodia, on bardzo dobrze pokazuje w przypadku takich osób jak ja, na czym tak naprawdę polega inspirowanie się rzeczywistością. Także polecam serdecznie, gdzieś znajdziesz, się nazywa George Lucas in College, SNL, coś takiego musisz wpisać w YouTube'a. Jesteś jeszcze? Tak, tak, jak najbardziej. Jak ma żona na imię? Justyna. Justyna, słuchaj, dla Justyny jakaś książka, ja podejrzewam, że w takim razie przeczytała wszystko, ale tak, informacje zwrotne nie przeczytała. A widzisz, to informacje zwrotne zaraz polecą do Justyny, także zostań na antenie, podasz nam swoje namiary, a Kuba napisze. Dobrze. Dzięki, dziękujemy ci bardzo. Kuba, ty się już zderzyłeś z historią pod tytułem... Myślę, bardzo normalną dla każdego artysty, czy jest muzykiem, czy jest pisarzem. No po prostu brakiem weny i tym, że to cię dotyka i to cię dotyka na długo. Słuchaj, ja nie wierzę, że coś takiego jak wena istnieje. Okej. Okay. Znaczy wena istnieje, ale nie w przypadku takich ludzi jak ja. Wena istnieje, tu masz książkę dla Justyny. Dobra, ja tu zbieram. Wena istnieje w przypadku na przykład człowieka, który chodzi sobie, dajmy na to, do roboty od 9 do 5, takiej regularnej, ma jakąś pracę, z tej pracy utrzymuje siebie i swoją rodzinę i jakby ta praca jest okej, on zarabia jakieś tam, powiedzmy, przyzwoite pieniądze, może się utrzymać, spłacić kredyt i tak dalej, ale czegoś mu brakuje. Jakby jest jakieś po prostu w nim niezaspokojone, takie małe coś i on sobie zaspokaja to coś w taki na przykład sposób, że on wraca do domu i sobie na przykład, nie wiem, gra na gitarze. Rozumiesz, o co chodzi? Albo sobie ma keyboard i coś sobie komponuje, albo sobie coś, nie wiem, rysuje, wyszywa, cokolwiek, wiesz, o co chodzi, albo robi jakieś, nie wiem, no już nie chcę dalej improwizować, ale jakby kreatywność jest sposobem na spędzanie wolnego czasu, jeśli wpadną z tego jakieś dodatkowe pieniądze, jeśli jest na to jakaś publiczność, jeśli są ludzie, którzy tam odbierają jakieś owoce tej jego kreatywności, a nawet są jego fanami, tak? To w przypadku takiej osoby możemy mówić o wenie, czyli jakby działaniu, jakby pracy kreatywnej w momentach, kiedy ja mam na to jakąś rzeczywistą ochotę, jest coś, ja na przykład taki mam moment, że chcę się wyrazić, chcę w ten sposób jakby, wiesz, jakby spędzić czas. Natomiast ja, tak jak powiedziałem ci na początku programu, pracuję na zajebiście długich projektach, trwa to wszystko w cholerę czasu. Czyli ty jesteś rzemieślnikiem. Jest męczące. No chyba tak, wiesz. I oczywiście, że są dni, podczas w których na przykład czuję się lepiej niż gorzej. Wstałem prawą nogą, zjadłem dobre śniadanie, nikt mnie nie zdążył, wiesz, niczym wkurwić, nie? Mhm. Wiesz, otwieram sobie komputer i czuję, że mam pomysły. Czuję, że, wiesz, tam, kurczę, krew płynie, nie? Rozumiesz? Zrobiłem sobie mocną kawę, położyłem sobie jakieś tam słodycze i pracuję i piszę, tak? I podoba mi się nawet to, co robię. Nie to, że jestem jakiś ekstra sobą zachwycony, ale czuję, że to, co robię, ma sens. I to jest dzień, w którym ja mam wenę. Ale gdybym ja mógł pracował sobie tylko w takie dni, to bym pracował, nie wiem, no, 50 dni w roku. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Bo są też dni, kiedy głowa mnie boli, są też dni, kiedy czuję się źle, są też dni, kiedy się po prostu pokłócę z rodziną i tak dalej, i tak dalej. No, i rozumiesz, wtedy no, sobie narzucasz pisanie? Życie.
Dobra, i wiesz, to jest dobre, co, to mam, co wtedy robisz? Wiesz co, mam coś takiego... Potem to sobie przeczytasz, prawda? Ja mam, i mówisz... Wiesz co mnie ratuje? Ja mnie ratuje to, że ja mam nisko ustawione minimum. Minimum czego? Znaków do napisania i pracy do zrobienia. Powiedzmy, mam takie, wiesz, po prostu już nie chcę mówić, jakie to jest minimum, bo nie chcę nikogo zanudzać w ogóle tam. Nie, wiesz. To jest ciekawe. No, ile ci powiedziałem? Mało, ja mam tam, wiesz co, tak... Ja 800 mam, słów, tak? Na, i ja mam, myślę, na znaki ze spacjami. No. To jest, powiedzmy, mniej więcej tak 5 razy więcej. No to 5 razy więcej, 8 razy 5 to 3,5 tysiąca znaków ze spacjami. To ile to jest stron? Dwie znormalizowane strony. Okej, okay. Dwie strony. W Wordzie, z interlinią. Wiesz, ile strasznie wychodziło... czuję, że to jest bardzo nudne, ale tak nie, nie, jest. Ale nie, właśnie zupełnie nie, bo ja cię przerzucę to no. na innego autora. Remigiusz, jak pisze scenariusz, to 5 stron. Okej. Okay. Jutro miał być gość... Słuchaj, w kanale sportowym jesteś pierwszym autorem. A on nie był u was już, Mróz? Nie, nie był? Ale miał być jutro, wyobraź sobie. Ale finalnie go nie będzie, bo będzie pisze. W jakimś innym terminie. Prawdopodobnie pisze. On jest niezły, Remigiusz. No. Tak. Ja go lubię w ogóle, to jest fajny chłopak. No i właśnie o niego chcę cię zapytać, bo co myślisz o nim, jakby powszechnie znaną opinią, której pewnie sam Mróz nie, pewnie się śmieje z tego, jest to, że to pod imieniem i nazwiskiem Remigiusz Mróz nie sądzę. Ukrywa się cała spółdzielnia autorów, którzy pracują na rzecz bardzo popularnego nazwiska, bo wychodzi, bo to zostało policzone, że przez ostatnich 8 lat no. pisał 8 stron dziennie, codziennie. To jest możliwe. 8 stron dziennie, codziennie. To jest możliwe, tam jest inny, wiesz co, ja żadnej jego książki nie doczytałem do końca, ale to jest jakby z tym, co on robi, chociaż ja nie chcę za niego mówić, ale wydaje mi się, że tam jest inny case. Tam najtrudniejsza robota to nie jest w pisaniu, tam najtrudniejsza jest robota research? To jest, nie, też nie wiem, czy research, bo nie wiem, czy on robi, on może mieć od researchu jakiś ludzi, tak, może mieć kogoś, kto mu robi research, ale to nie on jeden, tak, może mieć komuś, kto kogomuś, ale on jednak głównie tego, z tego, co kojarzy, to ta jego twórczość, to się rozgrywa w jakimś tam prawniczym środowisku, a on sam jest prawnikiem, więc on ten research ma, bo on jakby, no... Różnie pewnie tamte. No, ja też ale to już nie ma co w to wchodzić. Tam, tam chyba najwięcej roboty jest po prostu w wymyśleniu plotu, nie? Mm-hmm. Jakby i to potem, jak on już ma plot wymyślony, ma taką tę książkę, powiedzmy, jakoś tam zdrabinkowaną, to on jedzie. To już nie jest problem, bo to nie jest literatura, że on musi jakieś tam wchodzić w jakieś stylistyczne czy tam językowe po prostu rozkminki i zastanawia się nie wiadomo ile, czy coś dobrze brzmi, czy coś dobrze wiesz, tylko po prostu no tam robi, piecze ten swój chleb razowy, no i dobrze. No. Jak powiedział Ziemowit-Szczerek na temat tych 8 godzin dziennie, codziennie, to zacytuję ci go teraz. To jest możliwe, bo Remigiusz Mróz jako jedyny się nie opierdala. Może jako jedyny, bo on rzeczywiście ma taki plan dnia, plan działania taki ustawiony, jak wiesz, jak Ordung, prawdziwie niemiecki. Słuchaj, tu wstaje, tu trening, a tu pisanie. Słuchaj, może ja też bym tyle robił, co on, gdybym po pierwsze miał taki... Ja nie mówię, że to jest dobre czy złe, ale on ma swój patent. Po prostu jedzie tym patentem. Ja na przykład bym tak nie mógł. Ja nie mógłbym napisać 20 takich samych książek. Na przykład jeśli chodzi o styl. Ja nie mówię, że on się autoplagiatuje, ale on jak ma określoną konwencję i on w niej po prostu rzeźbi, tak? Ja bym tak nie mógł, bo bym się totalnie znudził. Każda moja książka kolejna jest trochę inna. Poza tym on robi tylko to. Ja jeszcze piszę scenariusze, nagrywam podcasty, robię inne rzeczy. Więc na przykład pewnie gdybym pisał tylko książki i miał taki swój jeden oklepany patent, który by mi sprawnie wychodził i pod ten patent bym sobie podkładał kolejne wymyślone historie, czy też perypetie bohaterów, czy też robił takie seriale książkowe, bo on robi takie seriale książkowe, nie? To ja sobie wyobrażam, że to byłoby do obrobienia. To nie jest niemożliwe, nie? Też te książki nie są takie długie jego, bo one są takie, wiesz, jakby, także to jest do zrobienia. Naprawdę, ja nie sądzę, żeby tam on miał po prostu jakichś tam, wiesz, slave'ów. Clint Dempsey na czacie pisze... Smoku, spytaj Kubę, czy na jego koszulce znajdują się postaci z filmu Oni żyją, Johna Carpentera. Tak, no a znajdują się, oczywiście, tak. Że tak. They live. Tak. Oczywiście, że tak. Odbieramy telefon 486 65 56. Kto z nami? Siema. Siema. Słyszycie mnie? Tak. Słyszymy. Słuchajcie, tutaj Jakub, dzwonię z Poznania i mam tutaj dwie sprawy do pana Jakuba. Mhm. Pierwsza rzecz, chciałem panu bardzo podziękować za to, że polecił pan kiedyś na Facebooku książkę, która nazywa się Legenda o samobójstwie. Okay. Ta książka zmieniła moje życie i ogólnie bardzo dziękuję, że pan ją polecił. No, dzięki niej wyszedłem z naprawdę ciężkiej sytuacji. Wow, super. No to jest Davida Vana książka.
autora takiego bodajże australijskiego. Tak, super książka, naprawdę. No, to jest wstrząsająca rzecz, no, wstrząsająca rzecz, tak, to do dzisiaj pamiętam dokładnie jakby co się w tej książce dzieje dosyć wyraźnie, a to o niewielu książkach mogę to powiedzieć, no. Fajnie, cieszę się, że mogłeś dobrą opowieść przeze mnie odkryć. Dobra, jeszcze raz dziękuję. No i moje drugie pytanie, bo kiedyś pan w swoim podcaście Co chlać po odwyku poruszył taką historię, właściwie sprawę uzależnienia od marihuany i chłopaka, który przyszedł na spotkanie AA do pana, wszyscy go olali. To była taka anegdota w sumie. Aha. No nie że go olali, ale no okej, okay, ale no mów dalej. Czy jest możliwe, żeby pan w przyszłości w podcaście poruszył jeszcze ten temat? Bo wydaje mi się, że jest pan chyba jedyną osobą publiczną, która powiedziała to, że marihuana może też namieszać komuś w głowie. Parę było tych osób. Słuchaj, myśmy dzisiaj właśnie tak się składa, żeśmy zamknęli nasz podcast, w sensie nagraliśmy jego ostatnie nie, że odcinki. Sezon, tylko koniec, tak, tak, koniec, tak? Tak, tak. Mhm. Ale też jest tam o marihuanie. Jest dużo o marihuanie. Nie wiem, czy słuchałeś, w naszym podcaście jest rozmowa z Mestosławem. Bardzo fajna, takim aktywistą na rzecz legalizacji. I tam gadamy na przykład dużo, jest bardzo ciekawy wątek, jeśli nie słuchałeś tego odcinka, to polecam, tam jest bardzo ciekawy wątek właśnie terapii i leczenia uzależnień marihuany, bo ono trochę inaczej wygląda i musi trochę inaczej wyglądać niż w przypadku, powiedzmy, takich twardych dragów jak alkohol, który jest twardym narkotykiem, czy wiesz, czy tam te wąchania i opioidy i tak dalej, to leczenie z trawy trochę inaczej wygląda, bo trawa za co innego trochę cię łapie w ogóle, jest jakby czymś innym, jest jakimś innym światem trawa, a wtedy co przed chłopak tam do mnie na grupę, to nawet nie chodziło o to, wiesz co, że go ludzie olali, tylko trochę nie mogli mu pomóc, bo trochę nie było go za co złapać. Bo na przykład jak przychodzi ktoś, kto uzależniony od wódki, czy od hazardu, czy od seksu i tak dalej, to bardzo łatwo jest nakreślić obszar strat. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Tu rodzina rozwalona, tu coś tam, tu coś tam. A to był młody gość, świeżo po 20, którego obszar strat był taki... No dobra, no dziewczyna go rzuciła, no ale no, wiesz, no co to jest za strata w wieku 22 lat z perspektywy ludzi, którzy mają lat 50, wiesz, o co chodzi. Ale powiem ci, że tak, że koniecznie posłuchaj sobie tego odcinka i oczywiście, że marihuana może namieszać we łbie inaczej niż inne substancje, ale może namieszać, pewnie. Kuba? Dobra, dzięki za wypowiedź. Tak. Jakąś książkę, Kuby? Chcesz książkę jakąś? Łykniesz? Informacji jeszcze nie czytałem, wiecie? Czego? Informacji? Informacji, tak. Bardzo proszę, już ci Kuba podpisuje. Zostań na linii, proszę. Dawaj, ty jesteś Jakub, tak jak ja, tak? Tak, tak, tak samo. Dobra. Dziękujemy ci bardzo. Świętymi Mikołajami, no. Słuchaj, ja ci zapytam. Dzięki za telefon, stary, trzymaj się. Dziękuję. Zapytam cię o ten podcast. Mój starszy syn jest fanem, słucha waszego podcastu z Juliuszem Strachotą nałogowo i notorycznie. Skąd w ogóle wasza potrzeba o tym, żeby mówić o tym, co było czarne, brudne już ci mówię w waszym życiu? Już ci mówię. Ale wiesz, idea tego podcastu w ogóle była właśnie taka, żeby nie mówić o tym, co jest czarne i brudne, bo to się nazywa coś pać pod odwyku, czyli idea była taka na początku, że nie, że będziemy mówić o takie piciorysy tworzyć, wiesz, tak, jak wódko pozwól żyć, tak, o Jezu, tak, jak ja to było, jak ja się tutaj jakby, wiesz, dziesięciokrotnie zżygałem, zemdlałem, przeżegnałem. Czy jak książka traciłem. Pilcha. Tak, nam chodziło właśnie o to, co robić po, bo ludzie jak zaczynają wychodzić z uzależnienia, to mają problem jakby co robić po, bo się boją ich, jakby boją się nudy, boją się w ogóle samotności, boją się tego, że nagle po prostu stracili, wiesz, nagle zainteresowania, sposób spędzenia wolnego czasu, więc my chcieliśmy w jakiś taki sposób przede wszystkim przedstawić siebie jako jakichś normalnych gości, a nie jakiś po prostu Chrystusów, wiesz, z filmu Koterskiego, z całym szacunkiem, tylko po prostu jakichś normalnych gości, którzy mają jakieś swoje doświadczenia. Te doświadczenia sprawiły, że mogą się jakby czymś podzielić. Myśmy, powiem ci, kompletnie byli zaskoczeni na maksa sukcesem tego podcastu. Byliśmy w szoku, bo myśmy myśleli, że my nagramy taką jedną niszową serię, może dwie. Tymczasem zrobiło się z tego 5 serii. Plus dzisiaj nagraliśmy takie dwa ostatnie dodatkowe odcinki jakby z takim z Q&A-em, że odpowiadaliśmy na nadesłane tam przez Instagram pytania. Mhm.
jakby naszych po prostu słuchaczy. I kiedy ten podcast wbił się do jakiejś topki na Spotify'u, chyba tam top 10 po prostu słuchanych podcastów w Polsce, i nagle znalazł się tam, gdzie podcast, nie wiem, tam jakie są te najpopularniejsze podcasty, tam Okuniewska i tak dalej. Zaczęliśmy nagle w tym, jakby wiesz, się ścigać w tym, że tak powiem, wyścigu, no to byliśmy w szoku. Ale wiesz, na czym to polegało? Że myśmy jakby błędnie założyli, że problem, którym my się chcemy zajmować, jest niszowy, nie? Mhm. A się okazało, że wcale nie jest niszowy. Okazało się, że my żyjemy w kraju, w którym bardzo duży procent dorosłych i nie tylko dorosłych ludzi ma problem po prostu z nałogami albo ma problem z tym, że po prostu nie umieją jakby poradzić sobie, po prostu jakby nie mają za bardzo kontroli z przyjmowaniem używek. No. Czy tworząc z czasem ten podcast, miałeś już poczucie pewnej misyjności, że robisz coś dobrego dla, w takim swoim małej skali świata? Tak, tak, na pewno. Na pewno mam takie poczucie, że tam karmicznie zarobiłem parę punktów. Nie chcę się za bardzo, wiesz, tam na tym skupiać, żeby się za specjalnie nie waflować, ale... Żeby się nie klepać po plecach. No właśnie, ale czuję, że rzeczywiście robota została dobra zrobiona i dlatego właśnie też po tych 5 seriach no, skończyliśmy przynajmniej na razie ten podcast, bo właśnie po pierwsze, ta robota została zrobiona, poczuliśmy, że już tak naprawdę, wiesz... Chyba już wszystko powiedzieliśmy, co mieliśmy do powiedzenia. Mhm. Byli u nas super goście, jakby fantastyczni, którzy udało nam się pozapraszać ludzi od Miśka Koterskiego przez Kaśkę Nosowską, przez terapeutki takie jak Ewa Wojdyło czy Ela Podleśna, kończąc, nie wiem, na pani doktor Krawczyk, która po prostu opowiadała o uzależnieniu od strony jakiejś tam neurobiologicznej, neurochemicznej i tak dalej. Naprawdę udało nam się popatrzeć na ten jakby problem z wielu różnych, wiesz, po prostu aspektów i perspektyw. I ja uważam, wiesz, ja robię w tych serialach, nie? I ja po prostu widzę, jaki jest problem dobrze skończyć serial, dobrze skończyć jakąś serię, dobrze jest ją zamknąć, że z reguły albo to się dzieje za późno, albo za wcześnie, albo jest na końcu jakiś nagle problem, tak jak, nie wiem, wiesz, w Grze o Tron. I zamiast ciągnąć to w nieskończoność, a przy okazji stać się tymi dyżurnymi koleżkami od trzeźwienia, którymi chyba tak popatrzyliśmy na siebie i sobie powiedzieliśmy, dobra, my chyba nie chcemy się nimi stać. Jakby, wiesz, jakby z całym szacunkiem i sympatią dla Marka Sekielskiego, który był też naszym gościem, my jakby nie chcemy jakby zabierać mu łopatek z jego piaskownicy, wiesz, o co chodzi. I my już po prostu zrobiliśmy swoje, przynajmniej na razie, przynajmniej na tym etapie. A ludzie już to mają, to już jest na zawsze. Na tym Spotify'u jest te 30 parę godzin, które nagraliśmy materiałów i nie chcieliśmy się też powtarzać. Już powiedziałem ci, że ja nie lubię się powtarzać, nie lubię mówić dwa razy tego samego tylko po to, żeby po prostu wygenerować jakiś content, bo po co. Także jak na ten moment to jest, wiesz, po prostu zrobiliśmy dobrą robotę i ona jest i w każdej chwili można do niej sięgnąć. Nie wykluczam, że kiedyś tam, wiesz, wrócimy do tematu, bo na przykład my się zmienimy, bo będziemy starsi, bo będziemy mieli jakieś nowe doświadczenia, bo coś tam, tak? Ale jak na ten moment robota jest moim zdaniem zrobiona i udało nam się zrobić to, co chcieliśmy zrobić, przepraszam najmocniej, udało nam się w ogóle z nawiązką. Okej. Okay. No to jest trochę jak no, zdjęcie gaci, no, pokazanie się naprawdę nago. A jest coś takiego, czego nie powiesz nigdy? Że każdy ma swoje tajemnice, takie, no bo to było jednak mocne, odważne. Ale to wiesz, to jest pytanie trochę jak ten mem, jeśli jest obrazek Kurczaka, jeśli pomyślisz o Kurczaku, to przegrałeś, wiesz, o co chodzi. Okay. Jeśli powiem ci te tajemnice, teraz to już nie będzie tej tajemnicy. Okej, okay, nie musisz mi jej mówić. Wiesz co, dziś nawet gadaliśmy o tym w podcaście, że dla mnie jakieś takie sprawy jednak prywatne, sprawy związku, sprawy jakby jakieś takie, nie wiem, to jest dla mnie coś, co ja mam bardzo dużo opory, żeby to jakkolwiek upubliczniać. Owszem, zrobiliśmy sobie razem, wiesz, parę jakichś zdjęć, które na przykład tam czasem pojedziemy na wakacje, to coś tam wrzucimy na Instagrama z tych wakacji, ale jakby nie prowadzimy takiego kompletnie publicznego życia, na przykład jako para i ja i Adriana, i wydaje mi się, że tak zostanie i kompletnie byłbym, wiesz, to byłoby takie wbrew nam i ja zupełnie tego nie czuję i tak dalej, no. Także tutaj na przykład mam jakąś taką granicę. Bo też ja uważam, nie uważam, że ja sam, ja jako człowiek
wiesz, żyjemy w takich czasach, że w ogóle jakby jeśli jesteś osobą publiczną, a zwłaszcza jeśli jesteś osobą publiczną w internecie, to trochę ten internet wymaga od ciebie, żebyś budował jakąś po prostu narrację na swój temat. Wiesz, o co chodzi? Żebyś opowiadał jakąś opowieść o sobie, którą inni mogą po prostu śledzić, się w nią wkręcać, tak jak się wkręcają właśnie w jakiś serial czy coś takiego. To jest bardzo poważnie, uważam. A ja chyba nie chcę tego robić, wiesz, o co chodzi, bo ja po prostu jednak uważam, że to, co ja robię, na przykład te historyjki, które sobie wymyślam i potem robię z nich książki, scenariusze i tak dalej, to one są ciekawsze niż ja sam. Okej. Okay. To jeszcze jedno pytanie w tym wątku alkoholowym, zanim odbierzemy telefon. Z pewnością gdzieś to powiedziałeś w którymś ze swoich podcastów, ale na to nie trafiłem. Więc powiedz mi, stworzyłeś coś po używkach, co było warte? Czy jest coś dobrego w alkoholu, innymi słowy? Gówno, to wszystko było warte. Okej. Okay. To wszystko było warte i nie da się kompletnie nic stworzyć. Wiesz co, co można stworzyć fajnego w ogóle po używkach? No jak jesteś... No bo tu i teraz, w tamtym momencie na pewno byłeś przekonany, że to jest zajebiście fajne. Ale pewnie potem znaczy, trzeźwiałeś, to przeczytałeś. Wierzę w sytuację, że jak jesteś na przykład jazzmenem i w ogóle spalicie se jointa przed graniem, to będzie wam się fajnie improwizować. Mm-hmm. To wierzę w to. Chociaż też znam muzyków, którzy twierdzą inaczej. Był kiedyś taki wywiad z Wagleskim, bodajże starym Wagleskim z WW, który powiedział, no tak, myśmy kiedyś palili trawę, próbowali improwizować, a potem słuchaliśmy tego z kasety, to było jakieś koszmarne. Ale innym muzykom to na przykład służyło. Tylko, że muzyka to nie jest praca intelektualna, przynajmniej muzyka grana na żywo. Muzyka komponowana już tak, ale muzyka grana na żywo, improwizowana to jest jednak, wiesz, to jest taka już energia żywiołu i tam może po prostu jakaś używka, która nie doprowadzi ci do momentu, że się wywalisz na tej scenie z tą gitarą czy tym saksofonem, może ci pomóc. Na przykład w pracy takiej czysto intelektualnej, którą jest pisanie tekstu, kompozycja tekstu, jakby dbanie o spójność tego tekstu, to jakby zwłaszcza alkohol, który jest jakby takim jednak środkiem zawężającym świadomość, a nie rozszerzającym, powiedzmy, no bo tam używki można podzielić. Była taka typologia Timothy Leary'ego, która jest chyba taka całkiem akuratna, że są używki zawężające świadomość, poszerzające świadomość i używki przeciwbólowe, tak? No to powiedzmy tam jakby te alkohol jest tą zawężającą świadomość, więc tam nic nie uszyjesz, no. Pijany sensownego, no kompletnie, nie wierzę w to. Poza tym też jest ten mit pisarza pijaka, taki w ogóle, w którym ja też się chciałem trochę w tej informacji zwrotnej z tym rozprawić. Słuchaj, lata 60. polska literatura, tak, Dygat, tak. Chłasko, no na tym polski mit był budowany. Tak, ale wydaje mi się, że nawet też ci najbliżsi... Dusza cierpi, więc pije. No. Tak, bo w Polsce to jest jeszcze właśnie tym chrystusostwem i tym cierpiętnictwem jeszcze opatrzone i tym umieraniem za narody, że on siedzi, myśli o tej ojczyźnie i o tym Bogu i tak się zmartwił po prostu, że jeszcze się musiał najebać. Także jest ten taki aspekt romantyczno-martyrologiczny, który trochę po prostu też mnie, wiesz, też mnie mierdzi, no po prostu, bo ja mam jednak taką osobowość przekorną, no jak wszyscy stoją na baczność i patrzą do góry po prostu i, wiesz, nurzają się w cieple po prostu jakby w świetle autorytetu, to ja tylko czekam, masz ktoś bąka puści, wiesz, po prostu, żeby coś normalnego się wydarzyło i ludzkiego, tak? Taką mam w ogóle, wiesz, taką mam osobowość, po prostu taki jestem. Ale wracając do tego, to wydaje mi się, że wiesz co, nawet ci najwięksi gazownicy w historii literatury, czyli tam Faulkner, Hemingway, Carver, Malcolm Lowry, tak? To byli tacy z Shirley Jackson, to byli tacy, przynajmniej w tej literaturze anglosaskiej, amerykańskiej, to byli tacy, wiesz, bohaterowie butelczyny. No to nawet ci najwięksi gazownicy, to jak mieli pisać, to nie pili, nie? Bo wiedzieli, że nic z tego nie będzie. No. Bo bełkot zawsze można napisać, ale taka prawdziwa literatura, taka poezja, taka, wiesz, takie sedno, to jest coś na przykład tak jak Faulkner pisał, że to ci się może wydać jakieś takie po prostu bezkształtne, zawiesiste na początek, ale wchodzisz i tam wszystko jest tak precyzyjnie, perfekcyjnie zrobione po prostu, że to, wiesz... On tam po robocie to mógł się zachlewać na śmierć, ale jak siedział to i pisał, to siedział i pisał. Także no nie da rady. To jest... Spilcha się kiedyś o to zapytali, czy on napisał. No to też kolejna ikona, że tak powiem, gazownictwa ciepłowniczego w Polsce. To też się go kiedyś zapytali, czy on pisał kiedyś nawalony i powiedział, że ani zdania nie napisał w życiu pod wpływem alkoholu. I ja mu totalnie w to wierzę, no bo to jest po prostu niemożliwe. Zwłaszcza, że on...
Ja lubię się z nim nawet przekomarzać z tym pichem, to jest taki mały diss na niego w informacji zwrotnej, który mówi mój bohater, ale jednak to jego pisanie było bardzo precyzyjne, bardzo erudycyjne, tam pełna była, wiesz, taki rygorystyczny nawet, to taki facet tam był taki, on se nie pisał, tak wiesz, to ja czasami tak piszę i to, że tam siadam sobie do komputera i tam, nie? A Pilch to był taki naprawdę, wiesz... Wycyzelowane to było i nie da się osiągnąć tego pod wpływem jakichkolwiek po prostu używek, nie? Odbieramy telefon. Kto jest z nami? Halo. Cześć Kuba, cześć Tomek. Cześć. Tomek z Ursynowa. Witam cię serdecznie. Ja mam taki mały problem, bo słucham rozmowy waszej i dużo pytań, które chciałem zadać. Jakoś tak w międzyczasie rozwiązaliście, więc nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To znaczy, że już padły te pytania i odpowiedzi na te pytania, tak? Tak, no, więc sobie tak. Okay. No, mam nadzieję, że coś ci jeszcze zostało. Tak, tak. Zastanawiam mnie, czy może miałeś taką sytuację, albo co myślisz o takim czymś, jakby ci się stało, bo masz dużą popularność, ale jednak dużo osób, jak przynajmniej z mojego środowiska, często cię nie kojarzy, jeżeli poruszam jakiś temat ciebie lub twojej twórczości. I zastanawiam, czy miałeś może właśnie taką sytuację, że ktoś cię rozpoznał, albo ktoś czuje, że ktoś sobie rozmawia i mówi bardziej, że to ten człowiek, który nazwał prezydenta debilem, a nie ten, który pisze dobre książki albo scenariusze. O, to też będzie temat. Słuchaj, no tak, tylko wiesz co, no powiem ci, bo to jest tak, ta sytuacja, o której pewnie zaraz będziemy rozmawiać, ona jakoś nie wpłynęła na przykład na sprzedaż moich książek, czy na to, że ja się stałem jeszcze bardziej popularny. No nie, pisarzem. Nie, na świecie stajesz się popularny, bo był ten moment, kiedy zaraz mówiono o tobie bardzo dużo na świecie. Zaraz do tego dojdziemy, ale wiesz, to jest coś, ale to też nie jest tak, że jakieś na przykład nowe kontrakty na zagraniczne wydania podpisałem dzięki temu, raczej wszystkie miałem podpisane już wcześniej. Te, które mam, a mam ich trochę, ale raczej jakby, no nieważne. Wiesz co, no ostatnio miałem na przykład też jakąś tam przepychankę na Facebooku z kimś, bo ja lubię czasem jak ktoś napisze głupi komentarz, to mu tak oddać skopa po prostu, wiesz, żeby... Wiesz, niektórzy twierdzą, no, że jesteś strasznym bucem w social mediach, na żywo... Facet do rany przyłóż, a w social mediach włącza się drugi. Potrafię być strasznym bucem w social mediach, to prawda, ale nigdy pierwszy. Aha. Ja po prostu reaguję bucową na coś, co mi się wydaje, że jest bucową, okay, albo że jest głupie, albo po prostu, wiesz, jakby no... Pozwalam sobie na prawo w social mediach na pokazaniu, że to jednak jest moje podwórko tutaj akurat i to jakby ja mam prawo jakoś tam zareagować. Chociaż też czasami za bardzo się oczywiście wkręcam i czasami odpisuję na rzeczy, które powinienem kompletnie olać. A usuwasz wpisy? No tylko w przypadku, jak ktoś naprawdę jakoś tam przegnie, wiesz co, pałę, nie? To... Ale nie, swoje wpisy. Nie czyjeś, tylko swoje. Nie przypominam sobie od dawna. Odpisałeś, a potem stwierdziłeś, nie no kurde, jednak mogłem się ugryźć w język. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Na pewno była z raz czy dwa, ale to teraz sobie nie przypomnę. Tak, ale ja chciałem... No wracając do sedna sprawy, do tematu, no. Tak, i wdałem sobie, ktoś mi tam, jakiś facet chciał mi coś... jakby dosrać i jakiś taki ewidentnie albo, nie wiem, sympatyk urzędującego prezydenta, albo jakiś w ogóle tam sympatyk partii rządzącej, albo ktoś to po prostu chciał mi coś, że tak powiem, no wygarnąć i napisał właśnie coś w rodzaju, jakby, że on nigdy o mnie przedtem nie usłyszał i usłyszał o mnie dopiero przy okazji tej sprawy, co miałoby oznaczać, że jakby moja cała, jakby powiedzmy, popularność i bycie rozpoznawalną osobą wynika z tej sprawy. No ja mu odpisałem, że to jest jego problem, a nie mój, nie? No bo jak to jest moja sprawa, że on o mnie wcześniej, nie usłyszał. No skoro on o mnie nie usłyszał, to znaczy, że nie wie kompletnie, kim jestem, to znaczy, że kompletnie nie interesuje się jakby w ogóle literaturą polską. Jakby, i okej, ma do tego prawo facet, bo to nie ma obowiązku interesowania się, tylko rozumiesz. I owszem, ja przez tę sprawę pojawiła się jakaś kompletnie nowa grupa ludzi, która wie, kim jestem, i dla których jestem facetem, który obraził prezydenta, tylko ja mam już trochę tych tożsamości.
No bo dla jednych jestem facetem, który obraził prezydenta, dla nich jestem facetem, który zrobił serial Ślepnąc od świateł, czy napisał tę książkę, dla jeszcze innych jestem gościem, który napisał Belfra, dla jeszcze innych jestem gościem od podcastu i tym gościem, co przestał pić i nagrał podcast Odpaść po odwyku. A są też tacy ludzie, dla których w ogóle jestem fajnym pisarzem i oni czytają moje książki, śledzą to robię, co robię, i też tych ludzi trochę jest. Mi trudno jest się z tym boksować, wiesz? Gdybym, i też staram się, jakby pytałeś, czy mi jest z tego powodu przykro, gdy coś takiego się dzieje. Nie wiem, szkoda mi na to trochę emocji, wiesz? Ja mam nadzieję, że po prostu już czas tej sprawy się kończy. Ale czekaj, czy ta sprawa przypadła? Bo okej, w pierwszej instancji wygrałeś. I teraz sprawa jest w sądzie apelacyjnym, musi się ten wyrok uprawomocnić. Otóż to, ale zdaje się, że prokuratura wygląda na to, że stałeś się elementem pewnej rozgrywki. To od początku był element jakiejś tam rozgrywki. No właśnie, stałeś się bardzo użytecznym narzędziem tak, w walce prokuratora generalnego z prezydentem. Ale, żeby po prostu, żeby hasło debil gdzieś cały czas funkcjonowało w przestrzeni publicznej. W ogóle, poczekaj, bo trzeba dwie ważne rzeczy powiedzieć, skoro już o tym gadamy, nie? I pierwsza rzecz jest ale taka... Ale pozwól, że dodam. Idę o zakład, że nie chciałeś być narzędziem w rękach prokuratora generalnego i to cię uwiera. Oczywiście, że nie chciałem być. Ale poczekaj, no bo akcja była taka, że przecież myśmy w prokuraturze powiedzieli, bo to zanim to się stało publiczne, a zanim ja dostałem wezwanie do sądu, to były takie 3 miesiące, kiedy ja w ogóle jakby nie podawałem tego do wiadomości, że jest taka sytuacja. I wiesz, myśmy w prokuraturze chcieli w ogóle jakby z moim obrońcą zaproponować taką sytuację, w której jakby sprawa jest umorzona, a my nie robimy z tego powodu żadnego cyrku, bo jakby nie trzeba jakby, wiesz, mieć nie wiadomo jakiego IQ i być członkiem Mensy, żeby przewidzieć, że taka sprawa rozniesie się po całym świecie i przede wszystkim jakby upokorzy prezydenta Polski na arenie międzynarodowej dużo bardziej niż ten wpis, bo to tak naprawdę prokuratura upokorzyła prezydenta na skalę międzynarodową, a nie ja. Rozumiesz, o co chodzi? Temat był grzany. Więc wiesz, a potem była taka sytuacja, że wiesz, nie chcę mówić wszystkiego, przyjdzie jeszcze czas w ogóle na jakąś taką moją pełną, że tak powiem, wizję tego, jak to wyglądało, bo to jeszcze niech się uprawomocni ten wyrok. Ale wiesz, no jakby ja się dowiedziałem o tym, że jest stan oskarżenia, się dowiedziałem z pisowskiego portalu, a nie z... pismo z sądu przyszło dopiero 3 dni później. Rozumiesz, o co chodzi? Oni najpierw zadzwonili do swoich dziennikarzy, a potem jakby mówili do mnie. Także oczywiście, że ja byłem instrumentem w rękach prokuratury. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz o tej sprawie, którą należy powiedzieć, bo mi się wydaje, że ta sprawa należy jakby, to jest, należy do poprzedniej epoki. I mam wielką nadzieję, że jakby ten sędzia w sądzie apelacyjnym to zrozumie, że jakby od momentu, kiedy na przykład, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, my żyjemy w trochę innych czasach i w innym świecie, i ta sprawa już nie przynależy do tego porządku i nie ma najmniejszego sensu w ogóle dalej o niej mówić i dalej się nią zajmować. Jakby też z bardzo takiego prozaicznego powodu. Ja się nie stałem nagle sympatykiem Dudy czy sympatykiem PiSu i tak dalej, bo nigdy nie byłem i nigdy nie będę, ale jakby trzeba też zrobić pewien taki assessment rzeczywistości, który jakby jest następujący. Mam w ogóle takie wrażenie i też chciałbym to powiedzieć na żywo, bo to jest dla mnie oczywiste, ale mam wrażenie, że dla wielu ludzi w ogóle nie jest. Mianowicie, kiedy ja napisałem to słynne zdanie o prezydencie Dudzie, to zdanie nie było pojedyncze. To nie była sytuacja, że ja po prostu napisałem tak jak w filmie Rejs, głupi kaowiec, czy ktoś napisał tam Magda jest głupia, wiesz, w kiblu w podstawówce, nie? Tylko to był jakby to zdanie, jakby dotyczyło bardzo konkretnej sprawy i bardzo konkretnego zachowania prezydenta, które wtedy jako człowiek mniej więcej mający jakieś rozeznanie w temacie polityki amerykańskiej i stosunków polsko-amerykańskich uznałem za bardzo niemądre, szkodliwe, głupie i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nie ma co tego określać, bo już to raz nazwałem. I bo to była taka sytuacja, że prezydent Duda nie złożył prezydentowi Bidenowi elektowi gratulacji wygranej prezydentury, bo uznał, że ta wygrana jeszcze nie jest pewna. Trzeba przeliczyć głosy.
co wpisał się w tę taką spiskową, tak, toksyczną narrację republikańską, która teraz w ogóle jakby wychodzi, co tam tak naprawdę się działo i co oni próbowali zrobić. Polecam sobie poczytać media i doniesienia w tej sprawie, bo to jest bardzo ciekawe, bo coraz więcej faktów wychodzi na jaw. W każdym razie on dołączył do takiego grona, zaszczytnego grona przywódców światowych, którzy wtedy wstrzymali się z tymi gratulacjami i oprócz niego wstrzymali się jeszcze, z tego co pamiętam, Putin, Jinping i przywódca Korei Północnej. Więc rozumiesz, o co chodzi, a my żyjemy wtedy w kraju, który był taki moment, że my rzeczywiście byliśmy trochę blisko prawnego, nazwijmy to, polexitu i jakby zaczęliśmy totalnie psuć swoje stosunki z naszym tak naprawdę jedynym jakimś strategicznym partnerem, z którym chcieliśmy robić interesy. Niedługo później wpadliśmy na pomysł, żeby wywłaszczyć jego największą inwestycję w Polsce z powodów politycznych. No wiesz, o co chodzi. Mhm. I od tamtej pory, no, ja nie chcę oceniać tego, co się teraz dzieje w polskiej polityce, bo uważam, że dzieją się w niej rzeczy bardzo gwałtowne, których my widzimy tylko jakby powierzchnię, a analizę jakby tych rzeczy to zostawiam ludziom, którzy się dużo lepiej na tym znają, mają insight i potrafią dobrze o tym pisać. Na przykład bardzo lubię analizy Kuby Majmurka, ale wydaje mi się, że na przykład część z polityków zmieniła jakoś ten kurs i zachowuje się teraz inaczej i w jakimś minimalnym, świadomym stopniu świadoma tego, co się dzieje. I nawet nie chodzi tu o to, że oni porzucili jakieś swoje konserwatywno-prawicowe poglądy, które ja osobiście uważam za niemądre, ale to jest moja opinia. Tylko że trochę zmienili. Jednym z tych polityków, jednym z tej wąskiej, niewielkiej grupy polityków jest niewątpliwie Duda, nie? Który, wiesz, no, w listopadzie zawetował ustawę o Lex TVN, jak donoszą różni tam insiderzy, zrobił to, bo już dostał informację o tym, że będzie wojna i powiedzieli mu Amerykanie, słuchaj, no jakby jeśli chcesz naszej pomocy, to się lepiej nie wydurniaj, tak? I tyle, no i to jest jakby już. I to jest jeden z bardzo wielu aspektów tego, dlaczego tak naprawdę ta sprawa w ogóle jakby należy do innej rzeczywistości. W porządku, to cię zapytam. Nie wiem, czy jest sens o niej przynajmniej w tym momencie gadać i się w ogóle nią zajmować. Rozumiem. Nie? To kończąc, jedno pytanie i krótka odpowiedź. Czy mając w takim razie trochę większe spektrum, bo trochę czasu minęło, prawda? No. Patrzysz na to już i patrzysz na samego prezydenta Dudę już trochę szerzej, w większym kontekście, szerszym kontekście, nie warto się było ugryźć w język na przykład w tamtym konkretnym momencie. Znaczy, oszczędzić sobie pewnie trochę tego targania po sądach i może sławy niekoniecznie. Warto i nie warto. Warto było, nie wiem, warto było powiedzieć, warto, to dlaczego było warto, to warto było mieć ten moment, kiedy tak naprawdę mogłem powiedzieć coś, co myślę o tym, co dzieje się w Polsce, o tym, jaka jest relacja władza-obywatel. Zrobiłem to w swojej mowie końcowej i miałem tę szansę. Wydaje mi się, że wykorzystałem ją, że odniosłem się do tej sytuacji z jakąś jednak pokorą i zrozumiałem jej wagę i ten moment, okej, dla tego momentu było warto. Natomiast dla tego, co przeszli moi bliscy, kompletnie nie było warto. Na odstwanie potrzebnego stresu, który przeszła moja rodzina, nie wiem, moja mama, która nagle włączyła wiadomości, zobaczyła, że synowi grozi rzekomo 3 lata więzienia. Oczywiście nie groziło, ale jednak, wiesz, dla całego tego stresu i zamieszania na pewno nie było warto. Dla bycia co chwila oznaczanym na Facebooku w momencie, bo wiesz, bo z Dudą jest jeszcze taki problem, że on ma taką w ogóle jego publiczna, on jest takim trochę, jeśli chodzi o taką publiczną emanację, on jest takim trochę Jasiem Fasolą, wiesz, o co chodzi. On jest taki bardzo, że tak powiem, bardzo mimiczny na przykład, albo często robi gafy, jest taki, jakby to Amerykanie powiedzieli, on jest taki clumsy, więc jemu z dużą łatwością przychodzą różne takie potknięcia, wpadki, głupią minę zrobi, tu coś źle po angielsku powie, jakby to się dzieje praktycznie codziennie, no, on po prostu, no taki jest, nie? Jakby taką ma, taka jest jego osoba, no jedni po prostu go kochają i przymykają na to oko, albo uważają, że to jest nawet jego jakość, inni po prostu uważają, że to jest kolejny jakby dowód na jakąś taką nieporadność i złotej władzy. W każdym razie codziennie jest jakiś pretekst,
przynajmniej w internecie, żeby się z niego pośmiać, bo on jest bardzo taki memiczny i niechcący robi jakby różne rzeczy i za każdym razem byłeś doklejany, ty jestem i doklejany, oznaczany w tych postach po prostu jakby, wiesz, co, i dlatego też nie było warto tego robić. Może było warto przez chwilę, żeby móc zająć swoje stanowisko, bo ja też, wiesz, ja też bardzo uważałem, bardzo nie chciałem stać się jakąś, wiesz, ikoną kodziarstwa, wiesz, o co chodzi, nie? Jakby ja nie cierpię tej władzy, wielokrotnie daję temu upust, i uważam, że ona jakby działa w zły sposób i szkodzi temu krajowi. Nie ma chyba teraz sensu jakoś specjalnie tego wątku rozwijać, ale powiem tak, ostatnią rzecz. Mam nadzieję, że ktoś, może ta nadzieja jest płonna, że ktoś zrozumiał w Polsce, w kraju granicznym, który żyje, wiesz, na granicy dwóch wielkich jakby sfer wpływów cywilizacji, jak to nazwać. Też nie chcę jakiegoś tutaj, wiesz, Bartosiaka strugać, ale mam nadzieję, że ktoś zrozumiał, że to, co oni robili, że jakiś pomysł na to, że w ogóle jest jakaś trzecia droga, że można robić coś innego jeszcze niż być albo na Zachodzie w jego systemie wartości, w jego systemie ekonomicznym i społecznym, politycznym, albo być wiadomo gdzie, wiesz, to w kacapowie tak zwanym, to, że jest jakiś trzeci pomysł na to, że jest... Była droga donikąd. Jest to droga groźna i niemądra droga donikąd. I mam nadzieję, że ktoś to trochę zrozumiał. No wiesz, to ja tak myślę i tyle w temacie. Natomiast, wiesz, natomiast ja naprawdę nie chciałem być, wiesz, no... Odrzuciłem tyle propozycji wywiadów na ten temat... W Polsce i w zagranicy, że naprawdę tego nie. Wiesz, musisz odklejać od siebie łatki. Musisz odklejać od siebie jednego, łatkę. Jednego alkoholika, żałuję. No. I tego, wiesz, od tego faceta, co teraz będzie pouczał, jak no, nie wiesz, pić. A teraz jeszcze faceta, słuchaj, który nie ma co, że walczy ja mam teraz, nie mam co, że teraz co płakać, bo ja sobie sam te łatki też przyklejam. No, tak? Jasne, ja sobie przykleiłem jasne. Je swoimi własnymi jasne. Działaniami, za które ponoszę konsekwencje. No umówmy się, wiesz, to nie jest tak, że ktoś przyszedł i mi przykleił to do czoła no, na ulicy. Ale wiesz, no to i też się jakoś szczególnie nie żalę, nie spotkały mnie żadne jakieś po prostu, wiesz, straszne konsekwencje. Było to bardziej absurdalne niż jakby rzeczywiście męczące. Wiesz, no, gdybyśmy byli na Białorusi albo jeszcze dalej na wschodzie, no to ja bym teraz nie siedział to z tobą w tym programie w ogóle i o tym nie opowiadał, tylko bym w łagrze kopał, wiesz, po prostu jakiś rób w zamarzniętej ziemi z gorączką 40 no, stopni. To no, umówmy dlatego się, jeszcze nie? Jesteśmy normalnym krajem. Bardzo długo byłeś z nami na antenie. Czy jesteś jeszcze? Zobacz, jakie twoje pytanie, jakie wywołało tutaj rozmowy. Jesteś? Jestem jeszcze na linii. Miałem jeszcze drugie pytanie. Nie myślałem, że to pierwsze. O kurde, stary, to dyskusję. Nie. To już pozwolimy, bo są dobra, następni. Dobra, ale no ja odpowiem jednym zdaniem. No, dawaj, powiedz, no. Jedno pytanie krótkie. To jest takie nie bardzo do rozwijania. Otóż jakie tytuły inspirowały cię do tworzenia twoich prac? Takie tam... To się nie da jednym zdaniem. Albo książki, które zmieniły twoje życie. No może się nie z jednym zdaniem, ale tytuł da się wymienić. Jedna książka, która zmieniła twoje życie, a ty powiedz, którą książkę Kuby będziesz chciał. Książka, która... Ja... No? Czarne Słońce, ponieważ dwie już poczekaj, Czarne mam. Słońce jeszcze mamy? Mamy. Ustałe. Jeden egzemplarz mamy. Jest Czarnego Słońca. Książka, dobra. Która zmieniła moje życie. Tak. Ty masz na imię Tomek, prawda? Dobrze pamiętam? Tak. Dobra, tak. Dobra, Tomek, książka powędruje do ciebie, to ci się nie rozłączaj. Zostań książka, która zmieniła moje tak. życie? Władca Pierścieni. Kurde, a ja Hobbita czytałem najwięcej razy. A ja Władcę Pierścieni. Ale to Pierścieni. Bo to była pierwsza gruba książka, jaką w życiu przeczytałem. Miałem wtedy chyba tam, nie wiem. Ja trylogię Sienkiewiczowską, widzisz? Ja nigdy nie przeczytałem trylogii Sienkiewicza. Widzisz, jak teraz to wyjmą wszędzie, będą to powtarzać na prawicowych. Warto ten jeden raz przeczytać tę trylogię Sienkiewicza. Naprawdę można się, pomijając opisy przyrody na początku... Krzyżaków potem się, czytałem. Potem się... No tak, bo Krzyżacy... Ale film byli... bardzo lubię, Potop. Świetny film. Jeden z lepszych dobra. Polskich filmów. Uwielbiam. Dobra, to ty podpisuj. Posłuchaj, ja w tym czasie muszę teraz zrobić... A teraz jak on się nazywa? Tomek. Tomek. Ja zrobię szybki product placement. Uwaga, kamera na mnie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Philips, który ma dla was... I teraz uważajcie, patrzcie, tu jest zdjęcie Bartka Olszewskiego, którego doskonale znam. Bartek świetnie biega. Ma specjalną ofertę, sportowe słuchawki. Kupując słuchawki Philipsa, zdobywacie darmowy kupon na bieg Wings for Life.
World Run, biegłem parę razy w Poznaniu, wiesz co to jest? Meta cię goni, to jest śmieszne. Im szybciej biegniesz, tym później zostajesz złapany przez samochód, w którym siedzi Adam Małysz i on jest metą, samochód, który ciebie tam po jakimś czasie dogoni. Także zdobywacie darmowy kupon na bieg. Nie zrozumiałem tego. Ja ci to potem wyjaśnię. Możecie wesprzeć leczenie urazów rdzenia kręgowego, sprawdźcie link w opisie do tego odcinka. A dodatkowo jeszcze powiem, że jesteśmy razem z Blikiem, jak zawsze. Wspólnie z Blikiem prowadzimy od pewnego czasu akcję charytatywną na rzecz Ukrainy. Blik tym razem postanowił pochylić się nad trudną sytuacją osób głuchych i dlatego wspólnie z Polskim Związkiem Głuchym organizujemy zbiórkę dedykowaną osobom w takiej sytuacji. Także wy możecie bezpiecznie i spokojnie i szybko pomóc uchodźcom, wysyłając przelew na telefon Blikiem na ten numer telefonu, który tutaj widzicie, 882-08-88-90. Wspieramy głuchych uchodźców, przelew na telefon Blik szybko i bezpiecznie. Wszystko w linku do tego naszego dzisiejszego odcinka. Jest książka? Odkładam. Jest. Czarnego Słońca już nie ma. Zostaje nam informacja zwrotna i Wzgórze Psów. Tak. Także no, dzwońcie jeszcze. To ja teraz ciebie zapytam, taki trochę zluzujemy temat, ale uważaj, bo też będzie, bo to mnie, ja wiem, że odpowiadałeś na to pewnie już 100 razy, ale to jednak nie, to mnie korci. Oczywiście oglądałem Ślepnąc od świateł. Więc najpierw zapytam ciebie tak, czy ty widzisz swoich bohaterów, znaczy pisząc książkę jeszcze nie mogłeś wiedzieć, że to będzie adaptacja filmowa, ale no dzisiaj wyobrażam sobie, że myślisz trochę obrazami, bo trochę twoje książki są gotowymi scenariuszami. Tak. Ci polecam takie książki. Nicola Maniti, czytałeś kiedyś? Nie czytałem. To ja ci o tym opowiem. Książki Nicola Manitiego to są gotowe scenariusze filmowe. Jest to coś absolutnie zjawiskowego. A to wyszło po polsku? Tak. A jest jakoś spoko przetłumaczone, że da się czytać? Bo z tym Mega. Różnie bywa. Ja ci to potem opowiem już po... Słyszałeś, że ostatnio tłumacz w Polsce miał mieć proces? Słyszałem Mój kolega, tym. Krzysiek Cieślik, za wydawnictwo Sonia Draga, za to, że... Wiem, stanąłeś w jego obronie. A tak. Czy to jest naprawdę tak fatalne, przetłumaczone są te książki w tym wydawnictwie Sonia Draga, tak? No nie wszystkie, ale duża część tak. A twoje książki na angielski jak są przetłumaczone? Wiesz co, Marek Kaźmierski tłumaczył Ślepnąc od świateł, fajnie to przetłumaczył, bo poszedł takim w ogóle, takim koknejem trochę, takim brytyjskim slangiem, takim ulicy i... A wiesz, ty jako, mógłbyś to sobie wyobrażać trochę jednak inaczej, nie? Tak, ale fajnie to zrobił i fajnie też instytut jest przetłumaczony. Już przez inną tłumaczkę, Danusię, też fajna robota. One są bardzo fajnie przetłumaczone, wiesz, mam przynajmniej, to jest w ogóle zajawka czytać swoją po angielsku. Jakby... A, czyli tutaj przeczytałeś? No tak, bo angielski znam, bo czytam po angielsku, tak? Natomiast już też tłumaczenia na inne języki to tak trudno mi stwierdzić, bo jest w ogóle, wiesz, jest tłumaczenie... Na ile języków masz przetłumaczone? Jest czeskie tłumaczenie Ślepnąc, jest francuskie tłumaczenie Ślepnąc. A to wrzucałeś na Instagrama i zaraz będzie informacja zwrotna. Niemieckie tłumaczenie będzie zaraz Ślepnąc, a potem Wzgórza, bo sprzedałem Ślepnąc i Wzgórze na Niemcy. No i jest też tłumaczenie rosyjskie, z którym w ogóle się wiąże, wiesz, taka... Ciekawa historia w ogóle, taka dosyć. No, sprawa jest teraz martwa, bo wiesz, od czasu wojny to ja też za bardzo nie chcę mieć z tym rosyjskim rynkiem w ogóle jakby nic wspólnego i też jakby z tym wydawcą i tak dalej. Może kiedyś, jak to będzie jakiś normalniejszy kraj i tak dalej. No trudno, też wiesz, też ja te prawa sprzedałem do, bo to jest też trochę o tym, jak oni działają, nie? To jest też ciekawe. Dużo się na przykład w ogóle teraz mówi, to jest inny wątek ciekawy, bo dużo teraz się teraz mówi jakby o kancelowaniu kultury rosyjskiej, czy trzeba, czy wypada tego tamtego Rachmaninowa, tego tutaj Dostojewskiego i tak dalej, że przecież nie można, moim zdaniem można, a nawet trochę trzeba, ale to jest inny wątek, może o nim za chwilę pogadamy. W każdym razie oni też prowadzą swoją bardzo określoną, konkretną politykę na nurcie w ogóle kultury i w tych relacjach biznesowo-kulturowych oni też się w ogóle jakby trochę, wiesz, dziwnie się zachowują na przykład. W ogóle jak mieliśmy sprzedać im te licencje do Wzgórza Psów, to, bo nie chcieli do Ślepnąc od świateł, chcieli do Wzgórza Psów. Jestem też, zastanawiam się, czy to nie wynika z tego, że pies w Ślepnąc od świateł nazywa się Putin w jednego z bohaterów. No ale chcieli to Wzgórze Psów i pamiętam w momencie, jak podpisywaliśmy z nimi umowę, to mój wydawca polski powiedział coś takiego, który miał już z nimi różne relacje biznesowe, powiedział: weźcie jak największą zaliczkę, bo to będą jedyne pieniądze, jakie zobaczycie potem.
bo oni potem nie płacą, wiesz, royalties, nie? Nie płacą potem tantiemów tych ze sprzedaży. W ogóle mają to w dupie. Tak, trzeba brać dużą zaliczkę, no ale z racji, że ja byłem pierwszy to na tym rynku, to ja nie wziąłem tej zaliczki zbyt dużej. No i przyznam, że wtedy nawet jakieś tam, powiedzmy, miałem może nadzieje związane z tym rynkiem, no bo oni w ogóle lubili polską literaturę, ona się dobrze tam sprzedawała, są pisarze, którzy mieli konkretny sukces na tamtym rynku, Gretkowska, Wiśniewski i tak dalej, ale wiesz, i potem tak, kupił, słuchaj, te wydawca prawa, nie? I zamilkł duży wydawca, nie, że jakiś taki tam mały, niszowy, nie, bo to nie wiem, w Czechach czy w Anglii to nie tacy mali wydawcy wydają, we Francji taki konkretny, ale w Rosji to wielki wydawca kupił, że wiesz, tam na Instagramie, jak oni jeszcze Instagrama mieli, to tam na tego wydawcę obserwował, chyba tam 200 tysięcy ludzi obserwowało profil, wiesz, to jak na taką firmę, to jest no, jeden z czterech głównych graczy tam u nich na rynku. I oni kupili te prawa i zamilkli na 3 lata. Kompletnie w ogóle się nie odzywali nic. Jakby minął, pamiętam, że po roku ja mówię tam do tej mojej agentki, słuchaj, napisz tam do tych ruskich, nie? Czy oni w ogóle wydają tę książkę, czy nie wydają, bo zaliczkę zapłacili, no ale to tam była jakaś tam zaliczka typu, wiesz, tam $2000 czy coś, jakieś takie, wiesz, jakieś takie pieniądze, powiedziałbym, no symboliczne takie w ogóle, nie? I wiesz, i oni nic, milczenie, nikt nie pisze, ten redaktor nie pisze, ten wydawca nie pisze nic. I słuchaj, kiedy wybuchła wojna? W marcu, nie? To w lutym, miesiąc przed tą wojną, patrzę, dostaję wiadomość, która wpada do w ogóle folderu inne. Czy tam nie wszedłem w ogóle do folderu inne, tam raz na pół roku wchodzę i sprawdzam i mam wiadomość cyrylicą w folderze inne. Ja bym pomyślał, że to jest w ogóle jakiś wirus albo spam, ale ja znam bukwy. Powiedzmy, nie rozumiem rosyjskiego ani ukraińskiego dobrze, ale znam bukwy, bo miałem w szkole rosyjski, więc potrafię te literki przeczytać. I patrzę, czytam te literki, ten nagłówek i tam piszę, czy tam zdrastwuj, Jakub, przeczytałem twoją książkę Wzgórze Psów. Mówię, o co chodzi? W ogóle klikam, się okazuje, że napisał do mnie jakiś zwykły facet, jakiś w ogóle, wiesz, Rosjanin jakiś z Petersburga, że on przeczytał moją książkę i że w ogóle mu się bardzo podobała, ale w ogóle ja tak czytam, mówię, to co, ta książka, co on po polsku, mówię, ją przeczytałeś? Tam piszę do niego przez ten translator, mówię, czytałeś ją po polsku, to ty umiesz po polsku czytać? Jak umiesz po polsku czytać, to czemu do mnie piszesz po rusku? A on mówi, nie, no normalnie kupiłem ją w sklepie, po rusku przeczytałem i tak dalej. I wziąłem ten ruski tytuł, okay. Rozumiesz, w ogóle wkleiłem go w Google'a i mi wywaliło nagle wszystkie największe księgarnie, recenzje jakieś, w ogóle aha, to ta książka jest od w ogóle 3 miesięcy wydana. Tylko nikt mi o nich w ogóle jakoś nie pofatygował się, wiesz. I tutaj mówił o tych tantiemach. Powiedzieć, że ta książka wyszła, więc ja napisałem do tego wydawcy. Tantiemów miał być całe zero. Napisałem tego wydawcy na jakimś WhatsAppie i tak dalej, on mi tam odpisał, no że tak, że książka się ukazała, aha, no fajnie, no shit Sherlock. No ale i wiesz, i ostatnią wiadomość, jaką wymieniłem, to może... Mówię, to chociaż wyślijcie jakiś egzemplarz autorski, wiesz o co chodzi, no żebym miał, nie? No tak, ale wyślemy, ale to długo potrwa. No, to wydaje mi się, że to długo potrwa, już tak nigdy nie dostanę tych egzemplarzy i wiesz. I, na wieczne i nigdy. Tyle. To już... na wieczne nigdy, no to jest taka trochę śmieszno, straszna historia, no po prostu wiesz, no tam jak działa ten rynek, jak się robi te interesy i tak dalej, jak to wygląda, także to jest takie tłumaczenie trochę, które jest, a którego nie ma. No nie wiem, no pewnie jakbyś teraz pojechał do Moskwy, ktoś tam tę książkę pewnie może kupić, ale jakby no to książka jest, ale nie ma jakiejkolwiek obecności jakby mojej na tamtym rynku. No sytuacja jakaś, że ja tam pojadę na jakieś spotkanie autorskie, czy coś jest w tym momencie nawet kompletnie niewyobrażalne. Nawet zakładając, żeby mnie ktoś tam zaprosił, to bym tego na pewno nie zrobił, bo nie chcę mieć z tym krajem jakby nic wspólnego. No. I wiesz, i tyle. No. Chciałem pociągnąć inny wątek, ale pamiętam jaki. Odbierzemy telefon, bo skręciliśmy. Dawaj. No, bardzo fajnie. No, dawaj, skręcamy dawaj. W różne A wydawało się, że ciekawa szlaki. Historia, jak jeszcze najbardziej, nie opowiadałem. Jak najbardziej. Jedziemy. Kto jest z nami? Halo, halo. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór, Kubo. Dobry wieczór. Ola Rostkowska z tej strony, z Torunia. Po pierwsze, jestem ogromną fanką, Kuba, twoją. Mam chyba wszystkie książki twoje, przesłuchałam twoje podcasty i muszę powiedzieć, robisz bardzo dobrą robotę. Dzięki, przynajmniej wielkie. Bardzo miło spędzam wieczory czytając bądź słuchając ciebie. Super, bardzo miło mi to słyszeć. Mam do ciebie takie pytanie, czy uważasz się za człowieka już sukcesu? Albo co musiałoby się wydarzyć jeszcze w twoim życiu,
aby ten sukces nastąpił. Bardzo nam miło, to od razu ciebie zapytam, Olu. Chcesz książkę, bo rozdajemy. No. No rozdajemy książki, no będziesz, pewnie je masz, ale książkę z autografem Żulczyka to jeszcze pewnie nie masz. Wtedy sama bym była kobietą sukcesu, więc bardzo będzie mi miło. Zaraz nią będziesz, to tylko Wzgórze Psów czy informacje? Myślę, że informacje poproszę. Dobrze, to a Kuba odpowiada. Dziękujemy ci bardzo za te pytania. Czy jesteś człowiekiem sukcesu? Trochę nie wiem, na pewno. Znaczy, no na pewno, no bez wątpienia w swojej dziedzinie osiągnąłem bardzo duży sukces. Wiesz, jakby czy mam... Czy jesteś, może już nawet cię dopytam, czy jesteś już celebrytą niczym Twardoch? Ale co to znaczy celebryta? No właśnie, no ja nie wiem, ale to ciebie tak rzucam ci to, a ty to sobie znaczy, z tym radź. Dla mnie celebryta to jest ktoś, kto jakby w ogóle, ja nie wiem też, czy Twardoch jest celebrytą. No, wydaje mi się, że twarz samochodów to już jest... Znaczy on ma jakby z pieniędzy jakiś swój wizerunek, jest w tym niezły i okej, okay, jakby i wiesz, tylko że jakby celebrytą jest dla mnie ktoś, kogo wszystkie działania w przestrzeni publicznej są jakby zoptymalizowane na to, żeby sprzedawać swój wizerunek, a jakakolwiek działalność poboczna, którą się ta osoba zajmuje, występ w jakichś programach, nie wiem, czy to wytworzenie czegoś i tak dalej, jest czymś absolutnie, co tylko ma służyć napędzeniu tej takiej maszyny w ogóle też. To jest też taka osoba, która... Też wydaje mi się, że może, nie wiem, celebryci to jest taki na wymarciu w ogóle gatunek, ich miejsce zajęli w ogóle influencerzy, to jest jeszcze inny gatunek. O, wiesz. No to dobra, to czy ty jesteś influencer? Nie jestem influencerem. A chciałbyś być? Wiesz co, raz spróbuj, influencer, bo to ja też mam takie swoje ścisłe definicje. Influencer to jest ktoś, kto spienięża swój Instagram. Jakby i kto po prostu, no tak teraz jest takie słowo popularne, monetyzuje, to zarabia kasę na swoim Instagramie, Facebooku, TikToku na przykład. Mm-hmm. Wiesz, to ty tego nie robisz, rozumiem. No raz to zrobiłem, ale nie wyszło. Okej, okay. Ale dlatego nie robisz, bo właśnie nie masz propozycji, a chciałbyś, czy nie chcesz zaśmiecać swojego Instagrama? Miałem raz propozycję od Kinleya, którą nie przyjąłem. I to zrobiłem i to nie wyszło, bo się nie mogłem dogadać z tą agencją, bo ja sam nie umiałem tego zrobić dobrze. I te tamte zdjęcia czy te posty to tak wyszły trochę dziwnie, bo bo to jest też umiejętność. Mhm. Ja wtedy zrozumiałem ciekawą rzecz a propos tego, że są różni ludzie, tacy na przykład też z takiego powiedzmy pokolenia... takiego bardziej naszego, czy jeszcze starszego, którzy krytykują tych wszystkich influencerów, czy tam youtuberów, że to są ludzie, którzy zarabiają pieniądze za nic. To nie jest do końca prawda, bo to jest bardzo konkretny zestaw umiejętności i też ciężka charuwa, co ja dopiero rozumiałem, robiąc tę taką na Instagramie tę rzecz dla Kinleya, która wyszłaby lepiej, gdyby tam ta agencja się mnie posłuchała, bo ja powiedziałem, słuchajcie, dajcie mi fotografa, zróbmy te zdjęcia w jeden dzień, zróbmy te opisy razem z wami. Ja musiałem to robić sam, nie wiedziałem, jak to dobrze zrobić, wiesz, o co chodzi. Mhm. A to trzeba umieć po prostu dobrze zrobić, trzeba mieć jakby ten skillset. Ale to raz byłem influencerem, a potem były inne propozycje, ale ze dwie albo trzy... Ale one już polegały trochę na czymś innym niż na tym, żeby sobie robić zdjęcia z produktem. Polegały na przykład, były bliższe temu, co ja robię. Były to na przykład propozycje, żeby napisać, powiedzmy, scenariusz do dużej bardzo kampanii reklamowej. Bardzo dużego takiego, powiedzmy, bardzo dużej firmy restauracyjno-spożywczo-gastronomicznej. Znanej w Polsce, będącej wszędzie, więcej już nie powiem. I żeby zrobić im... de facto jakiś taki w ogóle na przykład scenariusz prawie że do filmu, bo chcieli zrobić taką bardzo długą reklamę, która byłaby takim niemalże krótkim filmem, ale się okazało, że jestem za drogi. A więc jednak, czyli to nie tak, że nie mówisz nie. Słuchaj, i teraz od tamtej pory chyba w ogóle poszła fama po tych wszystkich agencjach, że ja chcę jakoś horrendalnie dużo pieniędzy za to i na razie nie dostaję propozycji, bo ja to wychodziłem z założenia, że wiesz, sprzedać się to rasa dobrze. No. Okej. Okay. Dla Oli Rutkowskiej. Tak. Dla Oli, Ola, dla Oli. Ale to nie odpowiedziałem na twoje pytanie. Rostkowskiej, przepraszam. Rostkowskiej, podpowiada mi nasz wydawca. Oli dobra. Rostkowskiej. Czy ja się czuję człowiekiem sukcesu? Bez wątpienia, tylko jakby ten sukces sam w sobie nie jest dla mnie, wiesz, po prostu czymś najważniejszym, no bo jak będę gonił cały czas, żeby mieć sukces i tak dalej, to po prostu zaraz zacznę gonić w piętkę. To ważniejsze jest chyba, żeby robić fajne rzeczy, no. Ale jeszcze raz, sam fakt, że ja mogę po prostu jakby utrzymać się z bycia kreatywnym
i z bycia kreatywnym na własnych warunkach, to już jest zajebisty sukces w życiu. Słuchaj, powiedziałeś o tym, że gdyby nie wyszedł, tylko już nie pamiętam, czy że gdyby nie wyszedł ci Belfer, pisany od 2.12, a premiera miała miejsce 2.16, dobrze mówię? Tak. Czy to przy Ślepnąc od świateł, że Ślepnąc od świateł był dla ciebie takim ostatnim momentem w życiu, kiedy powiedziałeś sobie, jak to nie pyknie, to pies to jebał. Cytuję z ciebie. Jak a to nie wiesz, pyknie, a może to wtedy jebał. Tak gadałem, a może by nie pykło i bym dalej próbował, bo jestem dosyć uparty, nie wiem tego. Wtedy tak mówiłem. Też było coś takiego, wiesz, ja wtedy pamiętam, poszedłem na terapię, to był taki w ogóle okres dosyć trudny. Ja miałem jakby, wiesz, napytałem sobie różnych takich niezbyt dużych, ale jednak problemów. Ta premiera Belfra, pamiętam, to gdzieś tak 2013 rok. Ta premiera tego Belfra strasznie się przeciągnęła, bo stacja trochę nie wiedziała, co z tym projektem zrobić, bo zaraz ci powiem, bo to też jest ciekawa historia. Pamiętasz? Ola Rostkowska. Rostkowska w końcu, czy tak. Rostkowska? Rostkowska. Przez to, O. Tak, no raczej. O, to będzie takie O poprawione, no, przepraszam. Będzie, okej, będzie ładnie. Dziękujemy bardzo. Słuchaj, no wiesz, bo to był taki w ogóle czas taki trochę do dupy, no bo, ale też z tego czasu do dupy wyszedł fajny czas, więc trudno powiedzieć, czy on był tak rzeczywiście do dupy. A to jeszcze był czas używkowy, rozumiem. No używkowy, ale też już taki schyłkowy, wiesz, w ogóle ja siebie nie dbałem tam o siebie, chlałem strasznie, napisaliśmy tego Belfra, ten Belfra, bo to nie było tak, żeśmy 3 lata scenariusz robili, nie, tylko po prostu on leżał w lodówce bardzo długo, on był pisany w takich zrywach, jakby to zebrać do kupy, skomasować, to był taki standardowy czas developmentu takiego projektu, czyli tam gdzieś rok, ale tam były bardzo długie momenty przestoju, bo po prostu było nie wiadomo, co z tym robić, bo rynek wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Wtedy się w Polsce praktycznie w ogóle seriali nie produkowało. Nie wiem, czy pamiętasz ten moment, jak to było. W ogóle my się wtedy poznaliśmy, to jest dosyć interesujące. Poznaliśmy się to była premiera ramówki Kanal Plus, która nie ma nic wspólnego z premierami ramówki, powiedzmy, TVN-u czy Polsatu, bo to są wielkie eventy, a tam były nas... Nie wiem, czy pamiętasz, 4 osoby, tak zwane, powiedziałbym, gwiazdy. Tak. To byłem ja, Andrzej Twarowski jako sport i byłeś ty, nie wiem, kto był jako czwarty. I Monika. Pewnie Monika. Byliście w parze jako premiera filmowa, czyli bo to była pierwsza premiera nie wiadomo od jakiego czasu, tak, wiesz, o co chodzi. Tak. Bo to w ogóle był taki moment, że z seriali się produkowało tylko tak naprawdę telenowele. I w TVN-ie to dzisiaj to po prostu, wiesz, jest mnóstwo produkcji, polski rynek w ogóle ten telewizyjny jest żywy jak nigdy. HBO, Netflix są w grze, zaraz wejdzie Disney. Ja ci powiem dlaczego. No. Bo wtedy... Wielkim ryzykiem było wyprodukowanie polskiego serialu, bo znacznie taniej jest kupić format, który się przyjął w Stanach, zapłacisz tam, powiedzmy, nie wiem, strzelam, $10,000 za sezon, wiesz, że to tam chwyciło w Stanach, więc jest szansa, że chwyci tu. A polski serial, polscy aktorzy, jeszcze polski dźwięk fatalny, to daj spokój. To jest ryzyko gigantyczne. My tam jeszcze były przecież całe w ogóle wielomiesięczne rozkminki, co z tym zrobić na TVN-u, no bo puścisz to pod... Były przekleństwa w scenariuszu. I scenariusz w ogóle był ostry. Też na tym, jak na taki serial wtedy, bo to też dbało o jego jakości, że ludzie mówili w naturalny sposób. Przeklinali, że młodzież tam brała narkotyki, seks uprawiała, wiesz. Czyli to nie wtedy... było motyla noga. Tak, to wtedy to było takie że to też jakaś była jakość tej opowieści, tego pierwszego Belfra. I wiesz, i to było coś takiego, że tam były bardzo poważne rozchminki, no bo tak, puścisz przed o 20 w prime time'ie, to musisz te przekleństwa wszystkie wypikować, albo zmienić scenariusz, no to albo będą aktorzy mówić, wiesz, poszedłem tam, wiesz, no to albo będziesz miał, albo będziesz musisz scenariusz jakby no trochę go wykastrować z tego, co daje mu takiego mięsa, koloru i tak dalej. Puścisz po 22, to się nie zepnie budżet, bo nie z reklam nie dostaniesz tyle, ile wydasz na produkcję, więc tam rzeczywiście były takie i wtedy ten Kanal Plus, wiesz, wszedł po prostu wszedł do gry i po prostu powiedział, dobra, że oni kupią ten projekt i TVN będzie producentem, a Kanal będzie go realizował. I to był taki, ale ten moment był taki, pamiętam, że ten Belfer strasznie długo leżał w lodówce. Ja zacząłem pisać to ślepnąc. Straciłem swoje w ogóle źródło utrzymania, bo się wtedy utrzymywałem w ogóle z pisania do gazet. Ja nie byłem wtedy, wiesz, te książki nie sprzedawały się aż tak dobrze wtedy, żeby się z tego utrzymać. Za te scenariusze wcale aż tak dużo się wtedy nie zarabiało, no bo ja nie byłem jeszcze wtedy zekranizowany, więc byłem kompletnie na dorobku. I rozumiem, że wierszówka gazetowa to też nie jest jakiś wielki pieniądz. Słuchaj, ja się przez parę lat utrzymywałem z różnych też rzeczy, bo ja na przykład też bywałem, wiesz, DJ-em na imprezach wtedy i tak dalej, nie? Ja ale... słyszałem, że z Sokołem prowadziłeś też program hip-hopowy. Tak, to była, w radiu prowadziliśmy... A to w radiu?
Znaczy, najpierw było w radiu, w Roxy FM, teraz to jest Rock Radio, w radiu agorowym. Tak. I najpierw było w radiu i w radiu fajnie to wyszło, przez chyba pół roku prowadziliśmy, a potem pół roku w Rebel TV prowadziliśmy telewizyjny program, który do dzisiaj można oglądać na YouTubie. No i ten telewizyjny program też trochę jak ten Belfer 2, no to nie był to moment niczyjej chwały. No to byłeś taki yo-yo? No ten, nie, ja nie byłem taki, ja nigdy nie byłem yo-yo, ale ja też, bo w ogóle ja, pierwsze moje publikacje to były, powiedzmy, że dziennikarstwo muzyczne. Mhm. Była moja pierwsza robota. Pisanie recenzji płytowych, jak miałem, nie wiem, 20 lat w portalu internetowym. I potem przez parę lat ja pisałem do różnych, jak już wydałem tę książkę, to się bardziej, pierwszą to się bardziej rozkręciło, nie? No to ja pisałem, powiedzmy, do gazet, robiłem wywiady, pisałem różne teksty, pisałem recenzje i tak dalej. Głównie o kulturze, muzyce i tak dalej. I gdzieś tam pisałem też między innymi trochę o tym polskim hip-hopie, bo uważałem, że wtedy to jeszcze były takie czasy, że mało kto poważnie polski hip-hop traktował. Powiedzmy te lata takie 2000, druga połowa lat 2000. A ja uważałem, że trzeba go poważnie traktować, bo to jest szczere i wartościowe i fajne. I trzeba o tym pisać. I stąd to się wzięło, tak? To swoją drogą stąd się wzięła jakaś tam... Ta znajomość z Sokołem się chyba wzięła trochę z czegoś innego. W każdym razie, żeśmy zaczęli prowadzić ten program już nie wychodził tak dobrze, on nie był taki nie wyszedł tak, jak powinien, no, z różnych względów. Mm. Ale wiesz, to były rzeczy, które ja robiłem. Ja pisałem felieton do Wprost przez parę lat, taki celebrycki, taką rubrykę, wiesz, trochę wzorowaną na tym, co Wojewódzki w polityce robi, nie? No i kto był lepszy? W tej rubryce? Mm-hmm. Trudno powiedzieć, ja się z nim nie ścigałem, nie? To było też tak, że ja nie chciałem. On to robi bystrze, dobrze. Tak jest. No bo nie czytam tego. On jest zajebiście bystry. Mm-hmm. Ja starałem się to robić trochę inaczej, bo to było tak. Ja pisałem najpierw felieton do dziennika, takie dłuższe teksty, i potem ta ekipa z dziennika przeszła do Wprostu razem. Dziennik miał wtedy bardzo fajny dodatek kulturalny. I ja byłem felietonistą najpierw tego dodatku, plus. Mm-hmm. Minus on się nazywał, czy Kultura, Dziennik Kultura po prostu. Mhm. I potem oni przeszli do Wprostu, do Podlisa, Tomasz Plata przeszedł i jakby mnie tam ściągnął, ale powiedział, że oni bardziej chcą właśnie taką formułę, żeby to było jak Wojewódzki w polityce. A że płacili za to tyle pieniędzy, że ja mogłem wtedy za pisanie tej rubryki wynająć sobie chatę i w ogóle jeść i jeszcze trochę zabalować i tak dalej, no to w to jakby wszedłem. Tylko starałem się robić to trochę, pamiętam, wtedy inaczej, bo on po prostu był skupiony na tym dogryzaniu tym celebrytom. Ja też dogryzałem tym celebrytom, ale też starałem się pokazywać jakieś fajne rzeczy, promować jakieś takie, powiedzmy, zjawiska z Niezalu, z Indii raczkujące, i które uważałem, że warto fajnie w ogóle, wiesz, o tym wspomnieć. To ja tylko dzisiaj zmarł, to Budyń. Jest dla mnie nie do uwierzenia, zmarł Budyń, no. Czyli lider grupy Pogodno. Niesamowita postać, to jest wielka, kurczę, wy się znacie, rzecz. Prawda? Znaczy, to nigdy nie był mój super jakiś serdeczny, bliski kolega, ale znaliśmy się z Jackiem, tak, znaliśmy się w ogóle, jakby się przecinaliśmy często na przykład po trasie, bo na przykład zdarzało nam się w jakimś domu kultury gdzieś występować na jakiejś łączonej imprezie muzyczno-literackiej i potem posiedzieć trochę, pogadać. Mamy też wspólnych na przykład takich przyjaciół, tak, czy kolegów serdecznych i dużo wspólnych znajomych. Dość powiedzieć, że raz się też kiedyś na przykład spotkaliśmy na weselu czyimś na przykład, tak, więc wiesz. Autor niesamowity naprawdę człowiek. Niezapomnianych tekstów z jednym pamiętnym szlagwortem: pani w obuwniczym miała taki ruch, że się buty rozeszły. No kto tak pięknie może napisać? Nie, Jacek tekst? To był poeta, niesamowita postać, talent, głos, energia. To, no, kurczę, to był człowiek po prostu, no, niesamowity. Kto raz go zobaczył na żywo, ja miałem okazję parę razy i z Pogodno, i z Babu Królem, jego innymi projektami. Wielka strata. A właśnie wiesz, że wczoraj ogłosili nowy projekt muzyczny. Wiem. I on teraz w nocy, nie wiem jaka tam jest przyczyna. Fajnie, że o tym gadamy, bo o takich ludziach naprawdę należy pamiętać, jak Jacek to był super. Jego byłą partnerką była Marta Malikowska, Pazina ze Ślepnąc od Świateł. Mm-hmm. Nie? Ja nie wiem, chyba nawet mają dziecko razem.
Chyba tak mi się wydaje. Ale nie chcę teraz już powiedzieć niczego tam może, co jest nieprawdą. Natomiast na pewno, kurde, no wielka, wielka strata. Super, super gość. I wielki wpływ na pewno miał na polską. Zresztą widać było, ile osób go dzisiaj żegnało po prostu, wiesz. No, Pogodno, bardzo oryginalna, bardzo nie mainstreamowa, ale bardzo oryginalna grupa. Macuk robił tam kawał dobrej roboty. Mój właśnie kolega bardzo serdeczny, Marcin. Pozdrówmy razem Marcina tutaj. Marcina Macuka pozdrawiamy, bo jest to wielki talent i wielki niewykorzystany talent. Ile razy na niego wpadam, mówię, przecież ty musisz tworzyć muzykę, a nie jakieś tam rzeczy poboczne, bo on no, robi właśnie dużo rzeczy, powiedziałbym, na zlecenie, ale niewiele z tego wychodzi takiej twórczości, gdzie kto na przykład słyszał Unplugged grupy Hey sprzed paru ładnych lat. No to on tam robił wszystkie aranżacje. Wszystkie aranżacje ale też dwie płyty robił nosowskie i solowe. Tak jest. No, z Heju wielki bardzo talent, dużo. Wielki talent. Niesamowity, też mój kolega serdeczny. Odbyliśmy kiedyś, mamy parę fajnych wspomnień razem, między innymi kiedyś taki wiekopomny wyjazd się odbył do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Orleanu. Taki, wiesz, kto wie, ten wie. Mamy parę takich przygód na koncie też wspólnych z Marcinem, ciekawych. Także, wiesz. No to słuchaj, odbieramy jeszcze telefony, bo czas nam płynie bardzo wartko i bardzo szybko, ale jeszcze pewnie sobie z jakieś 2 telefony, 3 telefony może odbierzemy. Kto jest z nami? Halo? Cześć Kuba, cześć Tomek. Cześć. Mam takie pytanie, takie teoretyczno-literackie do Kuby. Chciałem się ciebie zapytać tak. Masłowska i zespół Cookies of Death na początku lat pierwszych tego wieku, oni ukuli taki termin jak pokolenie nic, czy też generacja nic. I na pewno kojarzysz ten tekst Kuby Wandachowicza o tym samym tytule, czy też manifest Masłowski przy szkole nie do jedzenia. Tak. I oni tam mieli taką serię swoich postulatów i ty i twoja twórczość, przynajmniej ta początkowa, dwie pierwsze książki, gdzieś tak mieścicie się w tej definicji. Chciałem się ciebie zapytać, jakie jest twoje zdanie w tej kwestii? Czy ty się wpisujesz jakoś w to pokolenie, które zostało ukształtowane przez ten szeroko rozumiany konsumpcjonizm i brak perspektyw? Czy jakoś się jeszcze z tym identyfikujesz? Czy może kiedyś się identyfikowałeś? Jak to wygląda? Słuchaj, ja też kiedyś powiem ci tak, no bo to była kiedyś taka w ogóle moda, żeby pisać teksty, które się zaczynały słowem pokolenie, a potem pokolenie było coś. Było pokolenie nic, pokolenie JP2. To był taki fajny, popularny wytrych, taki po prostu publicystyczny wtedy. To była taka połowa lat 2000, w ogóle lata 2000, to wtedy te teksty się czytały. Ja też wtedy taki tekst popełniłem, pamiętam, jako bardzo młody człowiek, który też sam odniósł się, jakby szerokim echem się odbił w internecie i potem też byłem z tym tekstem przez jakiś czas kojarzony. Taki pokolenie trochę prześmiewczy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Pokolenie 1200 brutto to był taki tekst, który tam napisałem w ogóle taki. Widzę, że mam po prostu twardego zawodnika mamy na linii. Dzięki. Pozdrawiam cię serdecznie. Słuchaj, wiesz co, bo to jest inna sytuacja, to o czym piszesz, że z perspektywy czasu to było coś takiego, że ja... Głupio od siebie nieładnie zaczynać, no ale już niech będzie. Ja, Dorota Masłowska, właśnie Krzysiek i Kuba z Cool Kids of Death, ale też dużo innych ludzi, Agnieszka Drodkiewicz, Anka Dziewit-Meller, Juliusz Strachota, dużo ludzi, których mógłbym teraz zacząć wymienić. My tak naprawdę w pewnym sensie byliśmy takim ostatnim pokoleniem literackim w Polsce, ostatnią taką falą, takim wspólnym zjawiskiem, bo my wszyscy byliśmy, wyrastaliśmy z jednego pionu takiego w ogóle gdzieś tam towarzysko takiego w ogóle ludzkiego, który orbitował wokół Pawła Dunina Wąsowicza i czasopisma Lampa. Kiedyś wychodzi, na pewno znasz to czasopismo, skoro zadajesz to pytanie, jestem pewien, że magazyn Lampa nie jest ci obcy. I magazyn Lampa również był połączony z wydawnictwem Lampa i Skraboża, które to wydawnictwo wydało moje pierwsze dwie książki, Zrób mi jakąś krzywdę i Radio Armagedon. Wydawało Dorotę Masłowską, Wojnę polsko-ruską i było takim ostatnim żywym, takim w ogóle powiedziałbym, nie wiem, hubem polskiej literatury i ci autorzy związani wokół Lampy tworzyli moim zdaniem ostatnie w polskiej literaturze jak do tej pory pokolenie literackie, czyli grupę autorów mniej więcej w podobnym wieku, o jakimś podobnym podejściu do pisania, o podobnych kodach kulturowych i gdzieś tam, nie wiem jak to powiedzieć, podobnych interesach i tak dalej, i tak dalej. To nie było tak, że to była jakaś zwarta w ogóle jakaś tam drużyna, która razem co wieczór, co sobotę wychodziła na miasto. To nie jest tak, że to byli jacyś tam skamandryci i tak dalej, ale byliśmy taką jedną połączoną gdzieś tam
grupą, galaktyką twórców i tak dalej. I w tym sensie ja też się z tego wywodzę, bo to środowisko pierwsze jakby mnie gdzieś tam odkryło, dało mi szansę. Ja do Lampy, w Lampie zadebiutowałem w 2005 roku opowiadaniem, z którego potem zrobiła się książka Zrób mi jakąś krzywdę. Także to jest bardziej tak. To jest dla mnie bardziej już nie to, bo ja na to nie patrzę, tak jak ty zapytałeś, polonistycznie, bo moim zdaniem to już jest dawno i nieprawda i zwietrzałe i ten, ale patrzę na to bardziej tak ludzko, że to był jakiś czas, byli jacyś ludzie, była jakaś energia, była jakaś osoba, która gdzieś tam trzymała to wszystko i nadawała temu jakiś kształt, i tą osobą był wtedy Dunin Wąsowicz. I tak to wyglądało. Fajnie, że o to pytasz i fajnie, że w ogóle jakby gadamy o tym dzisiaj, bo to nie jest coś, o czym ja dzisiaj jakoś mocno myślę, ale kiedy sobie o tym pomyślę, tak jak teraz po twoim pytaniu, to ogarnia mnie takie w ogóle miłe poczucie, że ja jednak skądś jestem, że skądś się wziąłem, że byłem częścią jakiegoś zjawiska. Rozumiesz, o co chodzi? Że jakby nie funkcjonuje w próżni, bo nic nie funkcjonuje w próżni. I tyle. I takie mam... masz taką potrzebę wpisania się w jakieś schematy? Nie, myślę, że w schematy, nie nazwałbym tego, wiesz co, schematem, tylko nazwałbym tego po prostu bycia jednak przynajmniej na początku częścią jakiegoś zjawiska, które fajnie, że było, bo było ważne i coś współtworzyło. I mnóstwo ludzi z tego, w ogóle z tej Lampy wypłynęło. Mnóstwo ludzi z tej Lampy się wzięło. Zarówno ludzi, którzy są dzisiaj, tak jak ja czy Dorota, jakby jakimiś tam takimi funkcjonującymi autorami, ale też ludźmi, którzy pracują dzisiaj jako, nie wiem... Olga Drenda też zadebiutowała w Lampie, wiesz, bardzo dużo wzięło się tam ludzi, którzy współtworzą zarówno polską literaturę, jak i współtworzą na przykład rynek książki też, wiesz, o co chodzi. Także bardziej, to bardziej jest coś takiego. Słuchaj, bardzo ci dziękujemy. Z którą książkę chciałbyś z autografem książki, Kuby? Mamy książki, rozdajemy, bracie, dzisiaj jest choinka. Wzgórze Psów? Czy... Super, a co zostało i co mam do wyboru? Mam Informacja zwrotna i Wzgórze Psów. To może informację zwrotną bym poprosił. Informację zwrotną. Jak masz na imię? Maciek. Maciek. Dobra, Maciek, bardzo ci dziękuję. Dzięki bardzo. Jeszcze chciałem tylko pozdrowić Piotrka, generała z Katowic. I dzięki. Strzała. Też bardzo ci dziękujemy. Słuchaj, co on powiedział? Piotrka, generała z Katowic? Piotrka, generała, ale skąd to nie wiem. Tak, z Katowic. Dobrze, też pozdrawiamy Piotrka, generała z Katowic. Słuchaj, trzymajcie się tam w tych Katowicach. Trzymajcie się. Było pytanie o rynek wydawniczy. Sam powiedziałeś o ludziach, którzy funkcjonują na rynku wydawniczym. I dwa pytania z czata, no, które podprowadzą mnie pod temat, który mi tutaj wisi od dobrych kilkunastu minut. Zapytaj Kuby, mówi R. Kundera. No. Nie Milan Kundera, ale R. Kundera. A, już myślałem. No nie. Zapytaj Jakuba, czy ma może jakieś rady dla osoby, która chce zadebiutować na rynku wydawniczym. Jak dobrze przygotować list wydawniczy? Wszystko wokół. Czy jest w ogóle jakaś taka złota, czy są jakieś złote rady? Wujek, dobra rada. Słuchaj, ja wiesz co, kurde, ja zadebiutowałem te lat temu 16, wtedy to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Mhm. Zupełnie. Moja droga, wydaje mi się, dzisiaj jest, wiesz, dzisiaj nie wiem, czy są tacy wydawcy, bo jest dzisiaj problem, bo trudno jest w ogóle jakby, rynek jest jakby w pewnej takiej trudnej sytuacji, wydaje mi się, ekonomicznej po COVID-zie. Papier drożeje. A teraz jest jeszcze jazda z papierem, więc będzie jeszcze gorzej. Więc na pewno na czym przede wszystkim oszczędzasz? Na ryzyku, tak? A debiutant to jest zawsze ryzyko, musisz w niego zainwestować jakieś pieniądze. No chyba, że chcesz po prostu wydać tę książkę, żeby wydać, no ale to jest trochę bez sensu. Co ja bym zrobił, gdybym miał teraz był młodym autorem i próbował jakoś zadebiutować? Próbowałbym kanałami różnymi, z których... części, po prostu ja sobie nawet nie zdaję sprawy, bo już jestem trochę boomerem i dziadersem, zbudować sobie jak najsilniejszą obecność online i zbudować sobie bazę czytelników online i dopiero wtedy z taką zbudowaną bazą ludzi, którzy na przykład śledzą to, co robię, interesują się tym, albo ja im daję jakąś opowieść i oni ją odbierają, to dopiero wtedy bym zaczął uderzać z tym do jakiegoś fajnego wydawcy. Trochę jak Malcolm X ze swoimi pastami. Tak, tak, tak. Ja bym obrał teraz taką drogę na pewno, bo droga taka, że
Droga taka, że nadsyłasz w ogóle tam propozycje do wydawnictwa i ktoś to czyta i opiniuje, to to już wtedy nie działało. Okej, drugie pytanie z czata, które mnie podprowadzi pod moje. Mhm. Dani Biker, pewnie też na to odpowiadałeś dosyć często. Skąd takie różnice między książką a filmem w Ślepnąc od świateł? Opowiadałeś tutaj, że potem jeszcze pracowałeś nad tym scenariuszem względem książki, ale czasami różnice są większe lub mniejsze, a czasem takie zupełnie kosmetyczne, nie do końca zrozumiałe. Pytanie, jak o jakie imiona? Chodzi? Pytanie, o imiona. Chodzi o imiona. No to skupmy się na tym imieniu, bo imię głównego bohatera to jest... Po co ci to było potrzebne zmieniać? Słuchaj, może teraz w końcu, skoro jestem w tak popularnym programie jak wasz program, może teraz, gdy w końcu to wytłumaczę, to już raz na zawsze to będzie... Zamkniesz to. Zamknę ten temat. Dlaczego on się nazywa, ten bohater w książce się nazywa Jacek, a w serialu się nazywa Kuba? Odpowiedź jest prosta. Znaczy nie taka prosta, ale taka też może bardziej prozaiczna, niż by się komuś wydawało. Zacząłem pisać tę książkę i on na początku nazywał się Kuba, bo chciałem go tak nazwać, bo mi to pasowało, zawsze chciałem nazwać bohatera swoim imieniem, chciałem, żeby to był akurat on, jakoś tak mi przypasowało, że Kuba, żeby miał na imię tak jak ja, Kuba Jakub. I nawet napisałem pierwszą jakąś tam taki część dosyć sporą tej książki, taką powiedzmy jedną trzecią z tym imieniem Kuba. I tę część, bo dosyć szybko w trakcie powstawania tej książki zaczęła się już sytuacja taka, że ta książka będzie ekranizowana i zaczęła się moja współpraca z Krzyśkiem Skoniecznym, który, bo w ogóle z Krzyśkiem Skoniecznym to było tak, że myśmy się przecięli na imprezie i ja zobaczyłem jego film Hardcore Disco, poczułem wtedy jakoś strasznie mocno, że ja muszę z nim pracować, musimy razem coś zrobić i tak w ogóle się ułożyły gwiazdy, planety i melanż warszawski, że go spotkałem w ogóle u znajomej wieczorem i mówię, ja muszę coś z tobą zrobić, słuchaj chłopie, ja teraz piszę taką książkę i koniecznie musimy to pyknąć, absolutnie, ja mam totalną intuicję. I wysłałem mu to, potem on po jakimś czasie odzwonił i powiedział, słuchaj, ja przeczytałem, co ty napisałeś, to był ten początek Ślepnąc od świateł. Byłem akurat na rozmowie w HBO i w HBO mi powiedzieli, że jak będę miał coś fajnego, to żeby im przynieść. I to powiedzmy, że to jest właśnie to coś fajnego. I tak się zaczęło, wiesz, tak reszta, the rest is history. Natomiast w tej części, którą on czytał na początku, bohater miał na imię Kuba. I on się już do tego przyzwyczaił. Ale w międzyczasie ja jako taki, wiesz, ja wtedy jakby pisałem po przerwie jakiejś tę książkę. Była to pierwsza książka, którą pisałem w ogóle w trakcie terapii, powiedzmy z takim w ogóle jakby nowym życiem. Też chciałem, żeby ta książka była dla mnie takim zupełnie nowym otwarciem. Ja chciałem, żeby ta książka w ogóle odniosła sukces. Ja chciałem, żeby ona się podobała. No wiadomo, że nie zawsze może się to udać, ale ja ją trochę pisałem też z taką intencją, nie? Nie będę teraz wciskał kitu, że było inaczej. Ona gdzieś tam była obliczona na jakiś tam sukces. To nie zawsze się udaje, często się nie udaje, ale w tym przypadku się udało. I wiesz, i ja trochę wysyłałem tę książkę do moich kolegów pisarzy też, wtedy jeszcze tak robiłem, żeby powiedzieli mi, co myślą. I pamiętam, że wysłałem tę książkę, już nie pamiętam do kogo, czy do Łukasza Orbitowskiego, czy do Twardocha, do kogoś tam z takich autorów, że mieliśmy wtedy jakąś tam, powiedzmy, relację. I ten kolega, już nie pamiętam, który mi odpisał coś takiego, że wszystko fajnie, ale nie możesz go nazwać Kuba, bo wtedy wszyscy będą myśleć, bo ludzie są głupi, ludzie będą myśleć, że ty też jesteś tym dealerem, będą się ciebie pytać, czy ty handlowałeś narkotykami i tak dalej, będą myśleć, że to jest o tobie, do niczego ci to jest niepotrzebne, weź go nazwij inaczej. Ja mu wtedy zmieniłem imię na Jacek. Ale i napisałem już tę książkę, skończyłem ją z tym imieniem Jacek i sam się jakby przyzwyczaiłem do tego imienia. Ale potem Skonieczny zaczął czytać skończoną książkę i mówi, jak to Jacek? On się przecież Kuba nazywał. Ja mówię, no ale teraz nazywa się Jacek. Ale czemu mu zmieniłeś? Ja mówię, no bo tam Twardoch mi powiedział, czy ktoś tam. A to teraz się będziesz Twardocha słuchał, on się nazywa Kuba. A ja mówię, no ale no teraz się nazywa Jacek, ty, no to jest moja książka. On mówi, no dobra, to jest twoja książka, ale w serialu będzie Kuba, tak jak był przedtem. A ja mówię, ale to będą ludzie do końca życia się mnie o to pytać. Tak jak się właśnie dlaczego dzieje. Już nigdy mi ludzie nie dadzą dla spokoju, dlaczego w książce, rozumiesz, jest tak, a w serialu jest śmak. A on a krzyk na to, ale to już jest twój problem, trzeba było nie zmieniać. I widzisz. No i tak i było. I taki jest, wiesz, i taka jest geneza po prostu, że po prostu posłuchałem się kolegów niepotrzebnie. Dobra. I on powinien się od początku Kuba nazywać.
No, ale gdybym miał, broń Boże, nie jest to żadne w ogóle teraz, żadna zapowiedź, ani gdybym miał teraz na przykład napisać książkę, kontynuację książki, no to pewnie on by się musiał nazywać Jacek, nie wiem, no żeby to było logiczne, no, no tak? Wiesz, o co chodzi. Bo już by się wszyscy pogubili. Bo już by się wszyscy wtedy pogubili, no. I teraz słuchaj, ustaliliśmy jakieś 30 minut temu, że kiedy piszesz książkę, myślisz trochę obrazami i pewnie wyobrażasz sobie swoich bohaterów na tym ekranie. No zwłaszcza, że Ślepnąc od świateł była troszeczkę już od połowy zakrojona na ten film. Mhm. Pewnie też odpowiadałeś na to pytanie, ale tym razem ja ci zadam to pytanie, bo mam Ślepnąc od świateł bardzo mocno obejrzany. Jestem konsumentem kultury takiej, śmakiej i owakiej, dosyć, no, powiedziałbym hardkorowym, hardcore user. Mm-hmm. Mam swoje wyrobione zdanie. Mm-hmm. Nie mogę się przyzwyczaić niestety do postaci głównego aktora, aktora amatora, który zawalił moim zdaniem tę rolę. Jest tam kilka scen, zwłaszcza, ja rozumiem, że Kamil Nożyński miał trochę grać taką kamienna twarz Buster Keaton, nic tutaj się nie dzieje. Natomiast jest scen, chyba taka jedna lub dwie, ja już nie pamiętam, czy to jest jakiś tam, może mi przypomnisz, już teraz tak mówię z głowy, kiedy jest tylko on i ta jego Paulina, czyli aktorka, ona się nazywała Marzena Pokrzywińska, która chyba też jest aktorką bez żadnego wielkiego warsztatu. I oni są razem w tych scenach na jakiejś wyspie, bo on chyba sobie wyobraża coś takiego, jest, że oni są jest gdzieś. Jest też taka w restauracji scena, no. Tak, tyle drewna to nie ma nawet w Lesie Kabackim, kiedy oni grają razem. Słuchaj. I nie wierzę, że ty oglądając te sceny nie masz podobnego odczucia. Jeżeli mi powiesz, że nie masz, to kłamiesz. Wiesz co, nie myślę już o tym. Ja już o tym naprawdę nie myślę. No ja oglądałem ten serial Bracie z 10 razy. No właśnie. I widzisz te sceny, kiedy oni są oboje na ekranie. Czyli główny bohater i jego, no ta jego dziewczyna. Wiesz co, no jakby... Prawdę mów. Nie... Prawdę. Znaczy ja rozumiem, że można to tak odbierać i rozumiem, że można mieć taką w ogóle takie uczucie, jak się te sceny ogląda. Ja myślę tak, ja bym Nożyka nie zmienił. On zdał egzamin wtedy. On był bardzo dobrze użyty do tego, co miał zrobić. Krzysiek od początku miał taką intuicję, że to musi być naturszczyk. I że jakby nawet, że od początku szedł taką logiką, że jeśli weźmiemy naturszczyka, to my możemy stracić na jakiejś ewentualnie jakości aktorskiej, ale że po prostu wtedy zyskamy prawdę na jakimś innym poziomie i ja mu zaufałem, do dzisiaj to podtrzymuję. Zdania na temat Nożyka są bardzo podzielone, ale to dobrze, że są podzielone. No. To prawda. Wiesz, to kurczę, okay. No to niektórzy myślą, że on pasuje idealnie i ja uważam, że on pasuje idealnie. Chociaż fajnie, gdyby się aktor generalnie podobał, a nie albo podobał, albo był bardzo nielubiany, bo jednak wiesz, było dużo to, takich opinii. To ja bym go nie wymienił. Ja, wiesz, już a kogo sobie parę wyobrażałeś lat w tej roli, kiedy pisałeś, pamiętasz? Nikogo. Nie. Nie wyobrażałem sobie, nie pamiętam. Nie pamiętasz. Nie pamiętam. Mhm. Nie pamiętam. To jest pytanie dobre, bo na przykład znowu, gdybym miał dzisiaj pisać jakąkolwiek kontynuację tego, to już miał w głowie tych aktorów. No właśnie. Zakładając, że ta kontynuacja byłaby oparta na tych postaciach. No to wiesz, to gdybym miał pisać na przykład dalszy ciąg, gdybym, wiesz, no, pisał tego bohatera Jacka Kubę, no to bym miał w głowie już gębę Nożyka raczej. No. Gdybym pisał Pazinę, to bym widział Martę, no. I tak dalej, i tak dalej. Gdybym pisał Daria, to bym widział jednak Frycza, bo to już tak bardzo, wiesz, wyparło te postaci, które miałem w głowie, że wymyślałem. Wiesz, jesteśmy tylko ludźmi, mamy ograniczone miejsce na twardym dysku. No i no tak, no rzeczywiście te sceny z Marzeną akurat no, mogłyby być lepsze i są jakimiś takimi w ogóle może słabszymi momentami tego serialu, ale... Mam to, wyciągnąłem to z ciebie. Ale... Jest! Ale w większości scen Nożyk świetnie sobie daje radę, spełnia swoje zadanie i świetnie gra pod tych aktorów, którzy bardzo tam robią takie, wiesz, to pamiętaj, że ten serial to jest jakby seria takich festiwali aktorskich różnych, nie? I on po prostu stanowi dla nich, to jest znakomicie ustawione reżysersko, że on stanowi dla nich, wiesz, taki kontrapunkt w wielu nie, tych no, ja to, ja w wielu to tych szanuję scenach. I doceniam, że nie przegrał tego. Jest, nie przegrał tego jest, on jest, on jest, on tam jest po prostu i po warunkach, i jakby i głosem, on jest, wiesz, on moim zdaniem jest bardzo,
bardzo, bardzo tam przekonujący. Ja będę go bronił zawsze i do ostatniej kropli krwi. Poza tym to jest mój serial, to jest też moje dziecko. Wiesz, o co chodzi. Nie pytasz się kogoś, kto po prostu napisał książkę. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko pytasz też kogoś, kto siedział, pisał półtora roku ten scenariusz do ostatnich draftów, kto przychodził na czytania, kto oglądał taśmy z castingu, kto nawet był parę razy na planie, kto był do początku zdjęć, jakby pełnił rolę po prostu scenarzysty, czyli jakby był do samego momentu odpalenia zdjęć, był w projekcie. Projekcie, który był na maksa trudny, który był wymagający, przy którym wiem, że ekipa naprawdę... No, że potracili ludzie, wiesz, potracili ludzie zdrowia i krwi, ale warto było, no, bo jednak stworzyliśmy coś ważnego. Wiesz, możemy do dzisiaj rozmawiać, czy to jest dobry serial, czy to jest zły serial, czy to jest mądry serial, czy to jest głupi serial, czy to jest prawdziwy serial, czy to jest jakaś wydmuszka, wiesz, czy to jest jakiś farmazon. Można o tym do dzisiaj rozmawiać, ale do dzisiaj ludzie o tym serialu rozmawiają. Kurczę, ty, słuchaj, a to się okazało, bo tego nie wiem. Trochę albo ten serial był profetyczny, albo ty pisałeś już wiedząc, co się za chwileczkę zdarzy w tym kraju. Czyli dealer gwiazd. A czytałeś Czarne Słońce? Jeśli chodzi o moją profetyczność? Tak. Wiesz, o co chodzi, nie? Ja muszę uważać na to, co... Co piszesz. Na to, co piszę. Uważaj na to, co piszesz. Na to, co piszę. No, bo to tak, no oczywiście, że to było, wiesz, to ja zbladłem. Już miałem to napisane. Bo to było wysłane nawet już do ludzi, bo ja często robię tak, że ja zsyłam książkę takimi... częściami. I to już było napisane i wiesz, o co chodzi. Ludzie na to w ogóle, to byłem tak samo zdziwiony, jak wszyscy, jak to się stało. Ale to też chodzi o to, że to też nie jest kwestia jakiejś tam po prostu magicznej umiejętności, tylko chodzi o to, że to jest tak samo jak z tym... A co, też się u niego zaopatrywałeś? Nie. To jest... Nie. To jest natomiast, wiesz... Zresztą... Nie. Natomiast, wiesz... Ale mogłem z nim gadać kiedyś? To nie przesłuchanie. Ale wiesz, o co chodzi, Tomek. Ja jestem osobą teraz w ogóle, która jest jakby obserwowana przez prawo. Ja jestem tutaj... Wiesz, o co chodzi. Ja nie chcę dodatkowych problemów. Nie było pytania. Rozumiesz, o co chodzi. Ja odbierzmy jestem... telefon. Tak. Odbierzmy telefon. To będzie ostatni telefon dzisiaj. 400... Popatrz, jesteśmy już tak... Znaczy, mamy cały nasz czas, ale też nie chcę, jesteś z jetlagiem, jesteś prosto z podróży, także... Staram się, kochany, naprawdę, uwierz mi, że się staram. 486 65 56. Kto jest z nami? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Ala z Warszawy. Bardzo nam miło. I mam takie, trzymy się, krótkie pytanka do pana, do Kudurzyka. Pierwsze pytanie brzmi o to, że... W pierwszym pytaniu chciałam się zapytać o kwestię takiej polskiej literatury utopijnej, bo ostatnio spotkałam się z takim stwierdzeniem, że w Polsce nie ma zbyt dużo książek, które przedstawiają Polskę właśnie w takiej wizji utopijnej, bo polscy pisarze nie byli sobie w stanie wyobrazić polskiej przyszłości jako takiego miejsca, gdzie się dzieje dobrze, gdzie panuje jakaś harmonia. Chciałam się zapytać, czy uważasz, że faktycznie tak jest, że w Polsce nie ma za dużo takiej literatury i czy być może ty mógłbyś napisać właśnie taką książkę. Drugie pytanie brzmi, jakby to tobie zostało powierzone zadanie troszeczkę uporządkowania lektur szkolnych, tak? Wyrzucenia niektórych książek, które uważasz za już nieaktualne i umieszczenia tam innych pozycji. Jakie pozycje byś wybrał, tak, żeby ułatwić tym młodym ludziom... Skupię się na tych dwóch pytaniach, bo potem jak zadasz trzecie, to ja zapomnę pierwsze, okej? Okay? Więc zacznę od tego pierwszego. Słuchaj, no to jest ryzykowne o tyle, że no... Jakby ja napisałem książkę dystopijną Czarne Słońce, w której przedstawiam przyszłość Polski w czarnych barwach, ale też takich dosyć, słuchaj, satyrycznych. Myślę tak, że to jest trochę ryzykowny temat, bo tak naprawdę nie ma chyba... dla różnych ludzi jakby dobra przyszłość Polski może oznaczać co innego. Powiedzmy, że zdania w tej materii są podzielone. I to, jak ja bym na przykład widział przyszłość Polski i to, jak wygląda Polska za 10-20,
30 lat, niekoniecznie może na przykład kolidować z poglądem w ogóle części społeczeństwa i dla części społeczeństwa może to by na przykład być totalna dystopia. Także tu nie ma jednej jakiejś utopijnej wizji. Natomiast ja rozumiem, do czego ty pijesz. No ty pijesz trochę do tego, że jakby no rzeczywiście jakby jest ostatnie dwa lata były dla nas totalnie ciężkie i przejebane i jest coraz ciężej i coraz gorzej i jakby trochę coraz bardziej potrzebujemy takich opowieści, trochę też, które by nas jakoś pokrzepiały i dawały nam jakąś nadzieję i pokazywały też, że kurczę, jakby życie ma jakiś sens i jakąś jakość jakby w tej rzeczywistości pandemiczno-wojennej, kiedy po prostu ludzie, którzy są za nas odpowiedzialni, ukazują się być coraz bardziej nieodpowiedzialni, albo coraz bardziej niemądrzy, albo coraz bardziej pojebani, albo cokolwiek. I potrzebujemy, trochę już coraz mniej potrzebujemy, i ja to widzę też trochę od środka, coraz mniej potrzebujemy takich narracji mrocznych, cynicznych, potrzebujemy jakichś takich w ogóle, wiesz, pokazujących tę rzeczywistość jeszcze bardziej w czarnych barwach, a potrzebujemy bardziej historii, które nam dają jakąś nadzieję. No z jakiegoś powodu w tym roku Oscara dostał film Koda na przykład, tak? A nie, wiesz, a nie jakieś, kiedy na przykład 20 lat temu to było, nie wiem, tam, wiesz, Pulp Fiction na przykład. Rozumiesz, mamy zupełnie, jest jakaś taka zmiana w kulturze i rozumiem, że pijesz do czegoś takiego. Nie wiem, może ja się kiedyś na coś takiego porwę, ale najpierw musiałbym tę pozytywną wizję wyhodować w sobie i podkreślam, że wiesz, że to nie, ta wizja niekoniecznie musi się zgadzać z wizją innych ludzi. Drugie pytanie, przypomnij mi, o czym było, bo widzisz, już zapomniałem. O lekturach już trochę gadaliśmy. A co byś wyrzucił, tak? O to było mniej więcej? Co ja bym wyrzucił? I co byś dodał? Czy co bym dodał? Tak. Ja bym raczej wyrzucał niż dodał, bo ja mam teraz pasierbicę w wieku szkolnym i ja widzę, że ona ma lektur i uważam, że to jest już po prostu trochę przegięcie pały i ja bym raczej odejmował niż dodawał. I ja uważam tak, że dzisiaj, co jest ważne, to to, żeby najważniejszą sprawą jakby nie jest to, bo w ogóle zestaw lektur jest z jakiejś innej w ogóle rzeczywistości. No właśnie. Z jakichś lat w ogóle 60., bo to jest jakby takie myślenie, które dalej reprezentuje na przykład, nie wiem, tam Czarnek czy tam ci ludzie w ministerstwie, że lektury szkolne to są po to, żeby w ogóle utrwalać w ludziach jakieś, młodych bardzo ludziach, jakieś konkretne postawy, czy jakieś myślenie, nie wiem, no patriotyczne na przykład, albo jakieś myślenie religijne, albo myślenie o zbiorowości, albo o tym, czym jest kraj w jakiś bardzo określony sposób, po prostu żeby kształtować pewne postawy myślowe. Co w ogóle, przepraszam, jest jakąś totalną głupotą, bo dzisiaj lektury, moim zdaniem, szkolne powinny służyć nie temu, żeby jakieś postawy w ludziach kształtować, tylko żeby po prostu wyrobić nawyk czytania. I to jest podstawowa rzecz. Żeby sprawić, żeby młody człowiek był w stanie skupić się na tyle, żeby przeczytać ze zrozumieniem książkę, która ma, nie wiem, 100 czy 200 stron. I to jest ważne, bo jakby to, jak są przebodźcowani młodzi ludzie dzisiaj i to, ile do nich dociera, a przede wszystkim to, że codziennie mają prawie nieograniczony kontakt z urządzeniami, z aplikacjami, z programami, które mają bardzo zaawansowaną, tworzoną przez specjalistów architekturę, która ma sprawić, że masz spędzać z tym urządzeniem, z tą aplikacją jak najwięcej czasu. To jest jak heroina i nie ma opcji, żeby wygrać z tym po prostu jakby na dłuższą metę. I to jest walka w ogóle o możliwości takie kognitywno-poznawcze młodych ludzi. I na tym etapie tak naprawdę cała para powinna iść w to, aby młody człowiek mógł skupić się na dłuższym tekście i nie zwariować od tego, bo od tego będzie zależało potem jego po prostu, wiesz, przyszłość na przykład tak naprawdę, już nie mówiąc, kiedy na przykład mamy młodą osobę, która ma potem na przykład kontynuować jakąś karierę naukową w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I na tym ma być to oczywiście ja nie jestem żadnym ekspertem, ale gdyby to ode mnie zależało, to bym zebrał ekspertów, którzy zajebiście się na tym znają i powiedział, słuchajcie, łóżmy taki zestaw lektur, adekwatny do wieku, aby po prostu ludzie, nauczyć ludzi czytać ze zrozumieniem teksty dłuższe niż
DM na Instagramie, nie? No, niż tweety. Niż tweety, nie? 160 znaków, ale wiesz co, myślę, że trochę walka z wiatrakami. A dopiero potem możemy myśleć o takich rzeczach, jak na przykład uczenie młodych ludzi literatury, czyli w sensie kontaktu z literaturą jako z jakąś formą sztuki, komunikacji, symboli w ogóle i tak dalej, z literaturą jako ze sztuką piękną. Możemy potem dopiero tego uczyć młodych ludzi. I dopiero potem możemy myśleć o tym, co już w ogóle jest takim terenem trochę zaminowanym, jak za pomocą literatury przekazywać pewne postawy obywatelskie na przykład. To w ogóle jest, wiesz, to jest jakby na razie dalszy temat, nie? Ja bym na przykład, gdyby on nie to zależy, powywalał tego Sienkiewicza z lektur, bo uważam, że to jest w ogóle jakaś po prostu noramota. Okej, no czytajmy to sobie, jakby mieli z tym kontakt, ale no niech te dzieci, nie wiem, po prostu obejrzą sobie Potop na lekcji, tak? To po co one mają czytać książkę 1000 stron, która jest napisana językiem, którego oni nie rozumieją, bo to jest jakiś inny język polski w ogóle. No jeszcze wiesz. Tak, słuchaj, łaska boska, że są audiobooki. Łaska boska, że są audiobooki, łaska boska, że jest ten w ogóle jakiś tam Harry Potter, czy jakieś igrzyska gniewu, czy cokolwiek, czy jakieś teraz jakieś książki typu tam Start a Fire, czy to teraz młodzi ludzie czytają, bo jakiekolwiek to jest, utrwala to nawyk czytelniczy i jakby pozwala utrzymać skupienie i atencję i wyrobić jakieś minima myślenia, wiesz, abstrakcyjnego. Naprawdę niech te dzieciaki czytają cokolwiek. Kochana, nie? Ostatnie pytanie, ale to takie króciutkie. Króciutkie bardzo. Chciałam się zapytać, Kuby, jak już teraz masz tą pozycję, którą masz tak jako pisarza absolutnie kultowego, to jakbyś dzisiaj miał debiutować i zaczynać swoją karierę, to od czego byś zaczął? O kurde, to miało być krótkie pytanie. Ale chodzi ci o co bym zrobił, czy od jakiej książki? Nie. Chodzi mi o to, że mając wtedy swoje doświadczenia ze swoimi początkami i wiedząc, jak wygląda dzisiaj rynek literatury, jakie byłyby twoje pierwsze książki, jakbyś chciał debiutować? Już gadaliśmy o tym dzisiaj. Nie wiem, jaką książkę bym napisał, bo nie potrafię sobie tego wyobrazić, o czym bym napisał i co by to było, bo nie wiem, co by mnie interesowało też, gdybym dzisiaj miał zadebiutować. Ale to już gadaliśmy o tym trochę, co bym zrobił, czyli tak i co bym radził ludziom chcącym dziś zadebiutować, czyli stworzyć jakimiś kanałami, a są też specjalne kanały do tego przeznaczone, zbudować sobie po prostu, sprawdzić po prostu na żywym organizmie, czyli w internecie, czy to, co piszę, jakby dociera do ludzi i czy ja jestem w stanie komunikować się z innymi za pomocą pisania literatury, pisania opowieści, bo to jest sedno zabawy tego wszystkiego, że po pierwsze masz coś do powiedzenia, chcesz coś powiedzieć, a po drugie, że jesteś w stanie to przekazać, skomunikować się z kimś. I teraz masz po prostu internet jako zajebiste narzędzie do tego, do sprawdzenia, czy to działa w moim przypadku, czy ja to umiem. I to jest super taki żywy organizm dla autorów zarówno w budowaniu jakiejś takiej społeczności wokół siebie, jak i też w sprawdzaniu na żywym organizmie, czy moje teksty działają, czy nie. I na stówę bym to zrobił. Jest teraz na przykład ta taka platforma, kurde, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, bo jestem dziadem już, ale jest ta platforma, teraz są te, już mówiłem o tych super popularnych książkach dzisiaj, Start a Fire. Jest ta przez Polkę napisana polską dziewczyną. Słucham? Wattpad? Mówisz o Wattpadzie? Tak, Wattpad, tak. I to jest, na pewno bym dzisiaj debiutował, to używałbym tego narzędzia. Jak masz na imię i jaką książkę chciałabyś od Kuby z autografem? Ala i obojętnie każdą. Bo mamy Wzgórze i mamy informacje. To informacje poproszę. Bardzo proszę. A Ala, tak? Dziękuję. Alu, tak, bardzo Ci dziękujemy w takim razie. Dziękuję. To był ostatni telefon dzisiaj. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Słuchaj, Kuba... dla Ali czy dla Alicji? Czy już się rozłączyła? Napisz dla Ali, no, a Ala to Ala. Kto to powiedział? Uważaj. Skupiony jesteś? O Jezu, ale będzie jakiś teraz ząk. Dobra. Uważaj na głos w Twojej głowie. Uważaj na głos. No. Muszę dobrze zaakcentować. Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady. Łże skurwysyn. Nie pamiętam, kto to powiedział. Żulczyk Jakub. Ja to powiedziałem? Tak. Słuchaj, ostatnio czytałem jeszcze lepszy cytat. To jest chyba z książki twojej cytat w ogóle, wiesz. Ja mam zagadkę. Kto to powiedział? Uważaj, co mówisz o sobie samym, co myślisz o sobie samym, bo kiedy myślisz o sobie na przykład, że jesteś głupi, że jesteś jakby frajerem, że jesteś luzerem i tak dalej, to twój mózg nie wie, że żartujesz. Kto to powiedział?
Mike Tyson. O, to też ładne. A masz jakieś zdanie, takie już na koniec cię zapytam, z którego jesteś naprawdę dumny, że to napisałeś? Czy aż tak nie jesteś przywiązany do swojego? Jednego zdania to nie wiem. Nie wiem. Są fragmenty, które naprawdę uważam, takie kawałki, z których jestem dumny. Na przykład w informacji zwrotnej list tego syna we Wzgórzu Psów, ten fragment tego morderstwa, ten rozdział, który się nazywa Zły Pomysł. No, modlitwa wślepnąc od świateł. Są takie, wiesz, mocne takie kawałki, które wiem, że mają jakąś swoją, kurczę, energię, taką moc po prostu literacką. Ja lubię, na przykład jestem zadowolony z jakichś parafraz, na przykład lubię takie smaczki, że na przykład jak jest ślepnąc od świateł, zaczyna się ostatnim zdaniem Złego Tyrmanda, czyli jesteśmy w Warszawie, to są takie hinty, albo na przykład w Czarnym Słońcu już rozdaliśmy, tam pierwsze zdanie to jest noc była czarna jak sumienie lewaka, czy coś takiego, tak? Jest takie pierwsze zdanie. Noc jest nasza i dobra. Każda noc jest nasza, to nasza. A nie, matka. To potem było. To potem jest w Czarnym Słońcu takie zdanie, że noc była czarna jak sumienie lewaka. I jest to parafraza pierwszego zdania z absolutnie genialnej książki, którą polecam wszystkim, bo jest totalnie straszna i totalnie aktualna dzisiaj, czyli książki Sergiusza Piaseckiego, Zapiski oficera Armii Czerwonej. Naprawdę polecam. Jest to przerażające, jak ta książka teraz jest aktualna, ale ona ma właśnie wspaniałe pierwsze zdanie, jedno z moich ulubionych pierwszych zdań w literaturze. Noc była ciemna jak sumienie faszysty. Jest cała taka zabawa o najlepsze pierwsze zdania książki w literaturze światowej. Słuchaj, no pierwsze zdanie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo pierwsze zdanie, no dobre pierwsze zdanie to jest warte $1 000 000. Wiesz, jak masz dobre pierwsze zdanie, to masz z główki 100 następnych. Bo już wiesz. I to była rada dla tych młodych twórców. Tak, to tak, jest, to tak. To jest dobra rada. Tak, tak. Słuchajcie, naszym gościem dzisiaj był Kuba Żulczyk. To była wielka przyjemność mieć ciebie tutaj razem z nami. Patrz, minęło 2,5 godziny i poszło tak. No, no i widzisz, no i super. Poszło, czekaj, poszło, a ja cały czas się zawiesiłem na dedykacji dla Ali. Dla Ali, dla Ali, no. Tak? Dla Ali. Miśku, tam była Ala, prawda? Dla Ali. Bo ja już się przestraszyłem. Tak, ja też, bo jest. Nie, no na szczęście mam i mielibyśmy jeszcze jeden egzemplarz. Te wszystkie książki do was powędrują. Bardzo ci dziękuję. To ja tobie również bardzo dziękuję. Ja myślę, że sobie kiedyś zrobimy powtórkę, jeśli będzie tak miło, bo mamy jeszcze parę wątków. Jest parę tematów. Tak, jeszcze dużo takich codzienności, że nawet nie wiecie, że to jest... że to jest kumpel z pokoju Jasia Kapeli. Ale a no siecie, właśnie, no... A no właśnie, nie poruszyliśmy tego wątku. A chciałbym, tak, że to kręci na koniec, żeby to potem powiedzieć. Znaczy, wiesz, to nie jest jakieś takie ekscytujące, ale no może to w racji, że Kapela był jednym tutaj z największych, no, że tak powiem, w ogóle... Nie wykręcić dzisiaj takich wyników. Nie, no ale bracie, jest, wiesz, no, ten program, co wyście z nim nagrali, to jest po prostu, to jest Bergman, no. To jest naprawdę, to jest kino, kurwa, psychologicznego terroru, nie? To jest, wiesz, to ostatni raz tak się czułem, jak oglądałem Szepty i Krzyki, to jest koniec po prostu, nie? Nie, no ja Jaśka znam, teraz już nie mamy ze sobą za bardzo kontaktu, chociaż jak tamtego... tego idiotę naklepał w tym MMA, to mu napisałem na Messengerze, że gratulacje, ale my od lat nie mamy ze sobą kontaktu. Ja go znam z czasów studenckich i myśmy wynajmowali razem mieszkanie w Krakowie i to było tak, że... Tak, że to było w jednym takie kamieniczne mieszkanie i w jednym pokoju mieszkałem ja ze swoją dziewczyną, z którą wtedy byłem, a on, Jasiek, mieszkał w drugim pokoju, bo on tam jakby mieszkał pierwszy i myśmy się do niego jakby wprowadzili. Ktoś tam się wyprowadził, a myśmy się wprowadzili, poszukaliśmy mieszkania. No myśmy też byli w tym, ja mieszkałem wtedy w Krakowie, no myśmy byli w jednym takim też trochę po prostu klimacie jakimś tam. On był w tym klimacie takim poetycko-literacko jakimś tam slamerskim, a ja trochę do tego klimatu wchodziłem, bo właśnie wtedy wydałem też książkę i jakoś tak to się działo. Także był taki moment, żeśmy razem byli flatmate'ami, no. Ale to stare dzieje. I nie będę cię więcej pytał na ten temat, bo myślę, że... Słuchaj, nic tam nie ma, wiesz, no, nic tam nie ma, no po prostu, no co tam było, żeśmy nie, się tam, no, wiesz, no jak, co na studiach się tam działo, no. To, co się robi na studiach. To, co się robi na studiach, no. Bardzo wam dziękuję. Przypominam wam, że za pół godziny zaczynamy program. Ja wiem, co tam się dzieje, ja wszystko wiem, ja wszystko wiem. A za pół godziny usiądzie Adam Sławiński z chłopakami i omówią to wszystko, co się dzieje teraz. Będzie Wichniar
i będzie Bartek Gleń razem z Adamem, także oglądajcie od 23. Kuba Żulczyk razem z wami dzisiaj ku chwale ojczyzny. Właśnie zobaczyłem, że ja lubię siedzieć tak i ja mam nadzieję, no, że ja całego tego programu nie przesiedziałem tak. Ci muszę ci powiedzieć tak, tak właśnie przesiedziałeś. Cały program? Tak, tak właśnie, tak, cały program, tak. No to ja was, to tak, to was żegnamy w takim razie, trzymajcie się też. No bez jaj, że taki był cały program, ale mnie teraz przestraszył. Chyba, że mnie wkręcasz, no. Nie, naprawdę? Dobranoc, ciao, dobra, na razie, hej. Tak. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.